Witam Państwa na kolejnym spotkaniu czwartkowym Fundacji Republikańskiej. Naszym gościem jest dzisiaj były dowódca Gramu, pan pułkownik Dariusz Zawadka, z którym będziemy rozmawiać na temat stanu polskiej armii. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Mieliśmy trochę konferencji prasowej prawie pierwszy raz, tylko już więcej tam będzie i formuła być będzie podobna. Najpierw coś tam powiem, a potem mnie przepytacie. Stan polskiej armii. Źle, umawialiśmy się na spotkanie wcześniej, bo przyznam szczerze, że już miałem troszeczkę ten tydzień tak dosyć zabiegany, ale dlatego też się przygotowałem trochę. Tak śmiałem się, jak premier Waldemar Pawlak za sobie pisał z iPadem, ja tak samo sobie dzisiaj napisałem kilka rzeczy, żeby się nie pogubić w tym, co chcę powiedzieć, ale myślę, że taką, że podzielę się swoimi jakimiś refleksjami na temat stanu polskiej armii, na temat naszego udziału w misjach pokojowych i misjach sojuszniczych w Afganistanie i w Iraku. Trochę na temat reformy, w jakim kierunku ma zmierzać reforma naszych sił zbrojnych obecnie przygotowana przez ministra, no i trochę na temat wojsk specjalnych, czyli tego, co jest mi najbliższe, na czym się mogę powiedzieć, trochę, może najlepiej znam, stałego tego obszaru wojskowego. Także pobrałem sobie jakieś takie notatki, w razie jakbym się zagubił, żebym wiedział, gdzie wrócić, to nie wiem, czy mi się uda z nich skorzystać dobrze. Stan polskiej armii. Zawsze tak mówiąc o naszej armii, to taki rys historyczny możemy powiedzieć. Ostatnich 20 lat, po tym 89 roku, 20 kilku już właściwie, moim zdaniem to przechodzimy taką ciągłą, nieustającą reformę sił zbrojnych, która o ile jakimś jednym pierwszym takim wspólnym, chyba do tej pory jedynym celem, jaki udało się politycznie skonsolidować chyba wszystkie ugrupowania, to były lata 90., kiedy dążyliśmy do wejścia do NATO, wszyscy też się to popierali. Jak już ten cel osiągnęliśmy, to tak i wojsko trochę osiadło na laurach tego osiągnięcia i myślę, że politycznie zaczęliśmy znowu tą armię reformować. Nazywając to dostosowaniem do struktur czy do standardów natowskich, każdy te natowskie standardy trochę inaczej rozumiał. Samo to nasze dostosowanie, wojsko jako organizacja nie była, chyba była najmniej do tego przygotowana politycznie, byliśmy bardziej przygotowani niż wojskowo. Ja pamiętam, w latach 90. język angielski w wojsku był na poziomie dosyć krytycznym, były to jednostki właściwie osobowe, które znały ten język. Tak nam przyszło negocjować też pewne zobowiązania natowskie również, gdzie jeździliśmy, zobowiązywaliśmy się do takich rzeczy jako wojsko, gdzie takie armie jak niemiecka czy inna były zdziwione głęboko. Te papiery gdzieś tam zawieraliśmy, baliśmy sobie jak w tych naszych przepasłych szafach w sztabie generalnym. Jak nas ktoś o to zapytał, to potem ktoś wyciągał i się okazało, że obiecaliśmy właściwie, że będziemy taką jedną wielką ekspedycyjną armią. A nie mieliśmy i nie mamy dalej właściwie możliwości, wielkich możliwości przerzutowych. To potem gdzieś zostało prostowane, ulepszane, zmieniane. No ale w każdym razie jakoś to wojsko powoli się nam zmienia, na pewno. Moim zdaniem przydałaby się nam taka gruba kreska, mówię, czy odcięcie może od tego 50-lecia powojennego w wojsku, bo chyba wszyscy mamy świadomość tego, jak nasze wojsko ludowe się tworzyło i skąd pobierało pierwsze kadry zaraz po wojnie. Nie był to najlepszy rodzaj oficerów i raczej ludzi, którzy wykazali się na system, jaki był wtedy wprowadzany, więc przydałoby się jakieś takie odcięcie od tej ciągłości dowodzenia po 1945 roku zrobić. Dalej na wielu stanowiskach najwyższych w Wojsku Polskim są jeszcze ludzie, którzy gdzieś tam karierę rozpoczynali w latach 70. A można by trochę spróbować postawić na inny wizerunek. No ale obecny minister planuje taką reformę. Powiem szczerze, że nawet mi się to podobało, miałem kiedyś okazję z nim rozmawiać na ten temat. I co mi się najbardziej podoba w tym, że nie jest to taki minister, który występuje co dwa dni w telewizji i opowiada o tym, jak i co będzie robił, ale rzeczywiście jakąś tam przygotowuje strategię, która w tych punktach, o których rozmawialiśmy, o których teraz wspomnę, bardzo zgadza się z tym, co mnie wydaje się, że wymaga diametralnej reformy w naszych siłach zbrojnych.
To jest reforma dowodzenia i planowania, pierwsze, czyli oddzielenie tej funkcji planistycznej od dowódczej. W tej chwili to wszystko jest zgrupowane w sztabie generalnym, jedna funkcja i dowodzenia i planowania. Te struktury, które są na poziomie sztabu generalnego, są potem dublowane w rodzajach sił zbrojnych, czy tak jak wojskach lądowych, czy siłach powietrznych, czy marynarce wojennej. I ta struktura jest dosyć rozbudowana, trudna do podejmowania decyzji, na pewno nie gotowa na jakąś większą reformę, bo tak jak każda dobrze zorganizowana administracja nie lubi zmian, nie lubi reform i to jest tak samo to wygląda na poziomie wojska, czyli oddzielenie tego dowodzenia od planowania. W tej chwili rodzaje sił zbrojnych podlegają pod sztab generalny, co jest błędem moim zdaniem i planowana jest zmiana tego, czyli dowódcy rodzajów sił zbrojnych będą podlegać, tak zakładam, pod ministra, tak jak było kiedyś, ministra obrony narodowej. Sztab generalny i dowództwa rodzajów sił zostaną połączone łącznie z jakimś dowództwem operacyjnym. To jest zamysł na stworzenie takiego dowództwa połączonego, który myślę, że patrząc na wielkość naszych sił zbrojnych jest jakimś kierunkiem dobrym, czy krokiem w dobrym kierunku, może tak. Reforma szkolenia i szkolnictwa. Pamiętam kiedyś, chyba jeszcze w latach przed 89 roku mieliśmy aż 16 szkół oficerskich w wojsku, teraz jest tego mniej, planowana jest jakaś reforma tego szkolnictwa wojskowego i myślę, że jest potrzebna, na pewno potrzebna jest zmiana programów szkoleń, bo mam przekazy z pierwszej ręki, chociażby ludzi, którzy z mojej były jednostki, którzy są wysyłani na kursy oficerskie, to są chorążowi doświadczeni ludzie, którzy byli czy podoficerowie, którzy byli na wielu wyjazdach, misjach i można powiedzieć na wojsku już zęby zjedli mimo swojego jeszcze młodego wieku i jadą na taki kurs oficerski, gdzie uczą się właściwie taktyk, które ja nie wiem, czy chyba na poziomie II wojny światowej się skończyły. W typu strzelanie do samolotu z Kałasznikowa, to jest pomysłem na obronę przeciwlotniczą. No, tego już nie ma na świecie. Wypadałoby te programy szkoleń dosyć mocno zweryfikować i na pewno aktualnić do tego, jak to wygląda w tej chwili. No i wreszcie planowanie i realizacja budżetu. Coś, co jest na pewno ważne. Nasze wojsko, podobnie tak jak na świecie, pewną część logistyki będzie powoli outsourcować. Już outsourcuje. To jest norma na świecie. Ta logistyka z cywilu wywodzi się z wojska, bo wojsko było takim prekursorem całej myśli logistycznej. W tej chwili, jak rozumiem, ten urzędem przyszczynie mistrza, czyli to wojsko oddaje tą logistykę i ta logistyka cywilna jest dużo lepsza, tańsza i łatwiejsza do wykorzystania, a realizacja budżetu, wojsko ma całkiem duży budżet, natomiast procedury wydawania tych pieniędzy są czasami tak skomplikowane, czasami idąc tym krokiem przeciwdziałania korupcji, stwarzamy sobie takie procedury, które nam nie pozwalają kompletnie kupić dobrego sprzętu, czy nowoczesnego sprzętu. Chociażby jest reguła bodajże wprowadzania sprzętu do użytku w siłach zbrojnych, która trwa, normalna procedura trwa 3 lata. Mając na uwadze rozwój w tej chwili techniki, nie wiem, komputery kupione dziś w sklepie już jest po wyjściu, robi się stary, więc jak się ten sprzęt wprowadzi po 3 latach, to już podejrzewam, że 4 albo 3 generacje lepsze powstaną, więc to jest coś, co nie współgra z obecnym czasem. Ale mam nadzieję, że ta reforma tym razem pójdzie w jakimś dobrym kierunku i to wojsko zrobi ten duży krok naprzód. Jakbyście mnie pytali, może muszę to pytanie, czy te 100 tysięcy to jest dużo, czy mało. Różnie ludzie mówią, że to się zmieści na stadionie narodowym, bo by się zmieściło. Ale ja jestem przeciwnikiem rzucania jakichś cyfr, bo ja uważam, że to zadania, jakie ma być wojsko nasze spełniać, powinny warunkować cyfrę czy liczbę tych żołnierzy, czyli trzeba mówić o strategii bezpieczeństwa, o strategii obronności, pomyśleć, jaką rolę mają spełniać nasze siły zbrojne i potem poprzeliczać, ile to powinno liczyć. Kilka słów na temat misji zagranicznych, ciekawa rzecz. Powiem, jak obserwowałem nasze właśnie wojsko w Polsce na pierwszej takiej misji bojowej prawdziwej w Iraku w 2003 roku, akurat tam byłem, jak wiesz, pierwsza nasza brygada wjeżdżała, czy dywizja dowodzona przez generała Tyszkiewicza jeszcze, no to był to naprawdę taki obraz
nędzy i rozpaczy i kompletnego nieprzygotowania. Nie potrafiliśmy sobie poradzić z niczym kompletnie, ani z zapanowaniem tego przerzutu. Przyjaciele Amerykanie przerzucili nas, przerzucili ludzie, przerzucili naszych żołnierzy. Wojsko zorganizowało przerzut amunicji statkami. Żołnierze byli na miejscu, musieli dojechać się przenosić, amunicja jeszcze była w drodze. No, była to kompletny bałagan. Byliśmy przyzwyczajeni jako wojsko być na tych misjach ONZ-owskich. ONZ-owskie misje były naprawdę wspaniałe. Wzgórza Golan, nie wiem, Liban. Głównie polegało to na krzewieniu naszych zdolności narodowych do transportu różnych, że tak powiem, dobra, różnego rodzaju dobra materialnego i przedawaniu tego tu w Polsce po dużo lepszych cenach. I to się, na tym się głównie koncentrowało wojsko. Także byliśmy kochani, lubiani, wszyscy nas lubili. My byliśmy tam zawsze jako Polacy, jesteśmy dosyć narodem takim wesołym na zewnątrz, więc tam spełnialiśmy się idealnie. Tak? Pojechaliśmy do tego Iraku. Okazało się, że po pierwsze ten sprzęt, który mamy, te procedury ONZ-owskie kompletnie nie mają zastosowania do tego, co tam się dzieje. Po drugie, nas przestali lubić, dlaczego nas strzelać. To już było zdziwienie ogromne, dlaczego od nas, no rozumiem, wszyscy, że Amerykanów mogą nie lubić, ale nas, Polaków, no i wojsko musiało zrobić taki duży krok naprzód. Taki pierwszy to mam obraz naszego żołnierza, gdzieś, którego widziałem w tej naszej strefie okupacyjnej, jak tak się przyśmiałem. To był gdzieś z jakąś kamizelką kloporną, którą mu dali tą płytę, ta płyta go przeciążyła, więc żeby ją odciążyć z tyłu, żeby jeszcze jakieś dwie butelki wody z tyłu, to wyglądało się jak choinki. No, byliśmy takim dosyć ciekawym elementem kolorystycznym, wyróżniającym się w tym naszym zbiorowej, międzynarodowej dywizji. Bo no, nie mieliśmy żadnych zdolności, jeżeli chodzi o dowodzenie tak naprawdę strukturami międzynarodowymi. Wzięliśmy się za dowodzenie dywizją i tak za zarządzanie dużym obszarem i systematycznie oddawaliśmy na po kolei poszczególne i elementy dowodzenia i jakieś rejony. Także, ale to zmusiło no, te śmierć paru żołnierzy. Ja wiem, że to może ciężko przenosić na że czy warto, może pytanie, czy warto było poświęcić śmierć kilkunastu czy kilkudziesięciu ludzi na to, żeby to wojsko ruszyło do przodu. Na pewno nie da się tego przeliczyć, tak samo jak nie da się przeliczyć pieniędzy na to, co powinniśmy zyskać z Iraku, bo zginęło tam paru ludzi. Nie wiem, tego typu pytań, bo to tak jakbyśmy liczyli, czy nas, jak zapłacą nam 100 za jedną głowę, no to warto tam jechać 100 milionów. Także to, ale na pewno to zmusiło wojsko do tego, żeby zrobiło ten krok naprzód, że trzeba się zmieniać. I patrząc na to wojsko 10 lat temu w Iraku i patrząc na to wojsko, które jest w tej chwili w Afganistanie, to jest naprawdę krok do przodu, to jest zmiana sposobu myślenia. To jeszcze no daleko do tego, żeby nie wiem, spełnić w pełni standardy takiego wojska jak brytyjskie czy amerykańskie, ale też nie mamy chyba wielu powodów do tego, żeby się czuć jakoś tam, nie wiem, jakimś takim zaściankiem w tym NATO, bo aż tak nie jest źle. Co tu się zapisałem jeszcze? Znaczy, czy warto brać udział w takich misjach, czy nie wiem, czy racja stanu nasza jest, powinna, jest znaczy, czy Polska powinna brać udział w tego typu misjach? Co nam to daje? Na pewno dla wojska to był taki moment, żeby się zmienić. Na pewno to był moment taki, gdzie zakupiliśmy dużo sprzętu, wyposażyliśmy to wojsko. Przez ten Irak i Afganistan przewinęło się już tysiące żołnierzy. Już nie ma tego, co było kiedyś, że żołnierz szedł do wojska i pytali się, czy chce wjechać na misję. To tak jakby ktoś poszedł na studia medyczne i pytali się, czy chciał robić operację później w szpitalu. Każdy żołnierz, podpisując się pod tym, do wojska, jedzie i walczy. Jeszcze mamy dalej takie przepisy, które wymagają od nas, od każdego żołnierza przebadania, na tę misję wyjedzie, muszą zbadać. Ja rozumiem po powrocie, czy tam przed badaniem, to jest równie dobrze, jakbyśmy, nie wiem, zaatakowała nas przykładowo Białoruś i żołnierz może tylko do granicy dojść, bo jak masz tę granicę przejść, to już musi się przebadać. Najpierw się jest zdolny walczyć na białoruskiej ziemi. Zdury takie. A to pewnie też jakoś tam zaśmieje lobby medyczne, wojskowe, chcą uzasadnić swój byt, no i to dzięki temu wymyśla kolejne jakieś tam badania. Ale mówię, zrobiliśmy na pewno duży krok naprzód i to jest najważniejsze dla mnie. Jest to też jakoś... Polepszyliśmy swój obraz i wizerunek polskiej armii w oczach sojuszników. To też się
też się liczy na to, że po to jesteśmy w tym NATO, żeby wspierać innych i wypełniać zobowiązania. I to nie jest tylko liczenie na piąty artykuł, że jak ktoś nas napadnie, to nam wszyscy pomogą. Tak samo my musimy jakieś koszty tego ponosić, brać udział w tego typu operacjach, po to jesteśmy częścią tego sojuszu. Ciężko mi określać, mówić na temat, finansowych ewentualnych profitów z tego typu misji, w sensie, czy Polska powinna coś z tego mieć. To już jest bardziej temat dla polityków, którzy powinni decydować, którzy powinni wykorzystywać to, bo wojsko tak czy inaczej jest jakimś zbrojnym ramieniem polityki zagranicznej i każdy kraj to wykorzystuje do tego, żeby Amerykanie z Iraku naprawdę mają dobre profity, my żeśmy stamtąd wyszli, co moje zdanie osobiste jest takie, że to nie jest największy sukces nasz, trzeba by dostawić tam jakąś małą misję, chociażby taką doradczą, wojskową, która by dbała również o te nasze gospodarcze, ewentualne kontrakty tam w Iraku, tym bardziej, że Polska była tam kiedyś bardzo dobrze, bardzo mocno obecna gospodarczo jeszcze w latach 80. I jesteśmy tam dobrze postrzegani, sam widziałem tam wiele jakichś elementów wyposażenia polskiej produkcji. Afganistan na pewno, no, tu ciężko by to patrzeć z punktu widzenia finansowego, bo tam nie wiem, czy możemy gospodarczo, ja bym tam nie zainwestował osobiście w nic, bo myślę, że z chwilą, gdy te wojska się tam wycofają, to wszystko wróci do tego, co było przed 2001 rokiem i za jakieś 10 lat trzeba będzie znowu tam pojechać. Kolejny Bin Laden urośnie. Ja osobiście jestem, nie zgadzam się z tym, co się gdzieś tam mówi, nie tylko u nas, ale na całym świecie nawet, że osiągnęliśmy tam sukces militarny, nie mówię jako Polska, tylko jako NATO, czy jako Amerykanie. Byłem kiedyś na takiej konferencji, jeszcze będę dowódcą jednostki, takim konferencji szkoleniczej, to było u Amerykanów w Waszyngtonie i tam przyszedł taki przywódca Miles Westmont, to tak opowiadał, to właściwie większość tych Afgańczyków jest zadowolona z tego, że my tą demokrację tam krzewimy i niesiemy na tych przysłowiowych bagnetach nasze wzorce zachodnie. Oczywiście on tam podał jakieś cyfry, że tam 80% Afgańczyków jest za, 20% jest przeciw. Zapytałem tylko, jaką metodą badawczą zrobili to badanie, nie wiem. Ale tak naprawdę nie wyobrażam sobie, że którykolwiek polski czy amerykański żołnierz poza bazę wyjdzie w Kabulu postoi sobie i kupi coś albo pochodzi po ulicy i wróci w całości, na przykład z głową, bo to raczej chyba ciężko. Nawet na terenie bazy nie kontrolujemy baz do końca, bo są zamachy, także nie kontrolujemy tam nic oprócz tych, 1% wewnątrz bazy, a wyjeżdżając jest loteria, czy ktoś wyleci w powietrze, czy nie. Także sukcesu militarnego wielkiego nie ma. Zaczynamy się dogadywać politycznie nawet z talibami już. Moje doświadczenie z pobytów tam kilku to jest takie, że to jest niepogodzenie tych dwóch cywilizacji jest niemożliwe. Oni po pierwsze są 300 lat do tyłu i my kompletnie ich nie rozumiemy. Tam, gdzie my im przywozimy jakieś, płyty CD, kiedy oni nie mają odbiorników CD, kupujemy im studnie tam, gdzie oni potrzebują coś innego. Zawozimy im garki do jakiejś wioski, gdzie tam jest facet, który te garki od trzech pokoleń robi i okaże się, że my przywieźliśmy i on nie ma roboty, więc zaczyna robić bomby i wsadzać tam samochody w powietrze. Nie ma jakiejś polityki takiej pomocowej. No, ale budujemy szkoły tam, gdzie oni nie chcą tych dzieci do szkoły wysyłać, więc tą szkołę na drugi dzień zburzą. To jest trochę, ja bym przeniósł to odwrotnie, gdyby tak było, to do nas przyjechali do Polski, kazali się 5 razy dziennie gdzieś modlić na ikłanie, że kobietom założyli burki na twarz i byli, nie przejmujcie się, za 5 lat wam się zacznie podobać. Dobrze. Nie byłoby tak. I to jest, w drugą stronę bym to przeniósł. Natomiast jest to dokładne doświadczenie z punktu widzenia wojskowego, to jest, może brzydko to dla mnie zabrzmi, brzydko to zabrzmi, ale dalej żołnierz, który nie był na wojnie, to tak trochę niespełniony, więc ja czuję się, że mi ta wojna trafiła, jestem z tego zadowolony, a to jest moje prywatne zdanie. Stąd, jeżeli ktoś mnie zapytał, czy warto, uważam, że warto i trzeba brać w tym i trzeba mieć udział, to jest konieczne. Teraz trochę na temat może wojska, ale tego wojsk specjalnych, czy dowództwa wojsk specjalnych.
którego nie jestem wielkim zwolennikiem, nie wiem czy Państwo wiecie, to jest nowy rodzaj sił zbrojnych, który tam powstał, nie wiem w którym roku, w 2007 chyba. Tradycyjnie, jak to u nas w przypadku naszych przeważnie struktur wojskowych bywa tak, że najpierw jak zwykle pomyślano o ludziach, potem myślano, czy tam jakiś batalion został chyba remontowy gdzieś w Goszczy rozwiązany, więc co zrobić, przeniesiono tych ludzi, stworzono dla nich dymusów specjalnych i potem tradycyjnie myślano, co tu z nimi zrobić, jakie im dać zadania. No. Nie wiem, czy nam było to potrzebne, nie wiem, chyba jesteśmy jednym z niewielu przykładów na świecie. Tak sobie tak głośno myślę w tej chwili na temat oddzielnego rodzaju sił zbrojnych, czy siły specjalne były oddzielnym rodzajem sił zbrojnych. Bo w Rosji tak jest bodajże chyba, bo wszędzie, nawet w Stanach Zjednoczonych jest dowództwo operacji specjalnych, ale jest dowództwo operacyjne, czyli dowództwo, które dowodzi elementem jakichś tam wojsk specjalnych, czy jednostek specjalnych na misjach. Zielone berety są w wojskach lądowych, sinsi są w marynarce, jakieś specjalne dywizjony czy lotnicze są w wojskach powietrznych. Jest mały element sił narodowych, czyli Delta Force i Team 6, Dev Group obecnie, który tam ma jakiś oddzielny łańcuch dowodzenia, ale nie ma ogromnego rodzaju sił. Mają oczywiście w wojskach lądowych, mają dowództwo operacji specjalnych, ale to nie, ja bym nie porównywał modelu wojskowego Stanów Zjednoczonych do polskiego, bo po pierwsze mamy tu zupełnie inne zadania i inną chyba doktrynę, mamy doktrynę obronną, raczej jako widzimy siebie jako wsparcie gdzieś w operacjach sojuszniczych, nie planujemy być jakimś żandarmem chyba światowym, jakim są Stany Zjednoczone, bo nas na to nie stać pewnie, stąd też trzeba by pomyśleć, czy co to dowództwo wojsk specjalnych ma robić. Jak utworzono dowództwo wojsk specjalnych, dowództwo musi czymś dowodzić, w związku z czym podporządkowano mu trzy jednostki wojskowe, czyli Grom, Formozę i pierwszy pułk specjalny z Dublińca. Jaka, że tak powiem, metoda badawcza prowadziła, że wybrano te trzy jednostki, nie wiem, do tej pory udało mi się tego rozgryźć, no ale ktoś wpadł na taki pomysł i te trzy jednostki wybrano. Z mojego punktu widzenia wystarczyło powołanie małej, znaczy jako Polska, jako wojsko powinniśmy mieć małą strukturę takich sił specjalnych narodowych. Ja widziałem Grom jako taką narodową jednostkę operacji specjalnych, taką, która by, że powiem, działała na potrzeby bezpieczeństwa obywateli i interesów Polski na całym świecie. Nie mówię, że mamy robić operacje typu Amerykanie, ale ja bym chciał, żeby Polska była zdolna do tego, że jak coś się stanie, nie wiem, w ambasadzie, w jakimś polskiej ambasadzie gdzieś na świecie, żeby można było wysłać na polski żołnierz, żeby potrafić coś zrobić. Jak coś się stanie, jak było porwanie inżyniera, pamiętam wszyscy w Pakistanie, ja nie twierdzę, że my jako Polska byśmy byli w stanie coś tam zrobić, bo nie. Ale powinniśmy mieć taką współpracę chociażby z jakimiś jednostkami specjalnymi pakistańskimi, żeby można było tam kilku od nas wysłać ludzi i tego inżyniera, jakby się nam udało nawet razem z nimi gdzieś tam odbić, żeby ktoś do niego po polsku mógł odezwać, żeby ten polski element był jakiś tam jakoś zaznaczony. Stworzono dowództwo specjalnych, stworzono trzy jednostki i tak naprawdę do tej pory nie ma jasnego podziału zadań i kompetencji, czyli mówi się tak, no mamy tam, jest Grom, tu jest naszą najlepiej rozpoznawaną na świecie jednostką i wszyscy mają dążyć do tego, żeby być tacy jak osiągnęli poziom Gromu. Ja się pytam, po co? Czy nam są potrzebne trzy jednostki takie jak Grom, czy nam są potrzebne, może nawet jakbyśmy mieli 10 takich jednostek jak Grom, to możliwości operacyjne polskiego wojska dalej by pozostały takie same, tylko te 10 jednostek by między sobą walczyło, konkurowało, kto ma działać, kto ma być lepszy. Uważam, że jasny podział, czyli nie wiem, zadania Gromu są takie, zadania pierwszego pułku są takie, zadania Formozy są takie, dzięki temu mamy taki obszar do możliwości działań. Jeżeli wszyscy będą robić to samo, no to będzie duża konkurencja i rywalizacja i tak de facto jest, tak się stało. Nie ma i mówi się jakiejś standaryzacji uzbrojenia i sprzętu. Nie widzę takiej potrzeby. Następnie teraz powstała się czwarta jednostka, ten Agat tak zwany, to jest też ewenement i myśl strategiczna generała Packa.
jednego z radców, kolejnych ministrów, eksperta od sił specjalnych, kiedyś dowódca żandarmerii. On był pomysłodawcą oddziału specjalnych żandarmerii, kiedy zapytałem go po co, no to nie potrafił mi tego do końca wyjaśnić. Ja przynajmniej rozumiem żandarmerię jako policję wojskową i nie wiem, do czego jest nam potrzebne, do czego nam są potrzebne oddziały specjalne żandarmerii, które chyba do tego, żeby w tych balaklawach wprowadzać tych biednych żołnierzy, którzy coś tam źle może i zrobili w Afganistanie, to nie jest moja rada, żeby to oceniać, ale których można było poprosić, żeby sami się zgłosili na policję. Ale jak się i nagle się okazało, że po tych paru latach ta idea tych oddziałów specjalnych żandarmerii się nie do końca sprawdza, zaczęli był pomysł, żeby to rozwinąć, więc pan generał Pacek tą swoją nie do końca myśl, która się sprawdziła, przerodził na kolejne dziecko, czyli tworzony został AGAT jako jednostka wsparcia, znaczy z działań w wojskach specjalnych. Podejrzewam, że jak to nie wypali, no to może stworzy tam oddział specjalny marynarki wojennej, czyli kolejny pomysł jego, bo widzę, że jakby w kontynuacji swoich błędnych decyzji jest całkiem niezły. Ja osobiście uważam, że wojska specjalne, jednostki specjalne, GROM, wszyscy muszą współpracować w siłach zbrojnych, nie mogą się eliminować. Nie wiem, po co tworzyć kolejną jednostkę zmechanizowaną po części wewnątrz wojsk specjalnych, kiedy mamy wojska lądowe, z którymi możemy pracować. Czy jesteśmy aż tacy specjalni, że nie możemy z nimi pracować, musimy mieć jedną z tym tropem, powinniśmy mieć tam fregatę, jakiegoś tego Gawrona może dokończyć, że za miliard i tam pływać tym razem. Nie ma takiej potrzeby, zamykamy się tam w tym. Też jest taka idea w tych wojskach specjalnych, żeby się tak, jesteśmy tak specjalni, że właściwie z nikim nie możemy rozmawiać wewnątrz naszych sił zbrojnych. Musimy się sami zabezpieczyć. No, nie ma takiej potrzeby. Trzeba mówić o współpracy, a nie o konkurencji. Stąd też ostatnio widziałem taki program właśnie na temat tego Agatla, który już jest gotowy do tego, żeby, jak to powiedział dowodzący tam, ten głownik, że jest gotowy do wykonywania zadań zgodnie z decyzjami rządu na całym świecie. Ja myślę, że to było przemierzenie, myślę o nowym świecie, ale tak to jest. No ja jestem przeciwnikiem tej idei, tych jednostek specjalnych. Mam nadzieję, że to zostanie skorygowane, niepotrzebna struktura powielana, tam rozbudowana do monstrualnych etatów powielana. Tak naprawdę miało osiągnąć gotowość jakąś bojową do 2012 roku, został osiągnięty na 2014 i myślę, że z chwilą, gdy rzeczywiście ktoś przynosi, że ma osiągnąć gotowość bojową, to wszyscy w 80% odejdą na emeryturę i tak to się zakończy. Nie mają żadnego doświadczenia tak naprawdę, nie są w stanie wystawić żadnej struktury, która by działała w jakiejś połączonej dowództwie operacji specjalnej, chociażby w Afganistanie. Także oczywiście z moimi pomysłami na temat wojsk specjalnych, dowództwo wojsk specjalnych się zgadzało kompletnie. Miało swoją wizję, ja miałem swoją. Byliśmy szczerzy w tym, że każdy będzie swojej wizji bronił. I zakończyło się to tak, że no, generała Ptasińskiego nie ma skądinąd, fajny człowiek. Niestety zginął w tej katastrofie smoleńskiej. Mieliśmy kompletne inne zdanie, inną wizję, ale on był człowiekiem, którym można było dyskutować i był otwarty na dyskusję. Miał jakąś wizję, lepszą czy gorszą, ale miał, którą potrafił forować. Teraz to myślę, że tam nie ma żadnej wizji. A co z tym zrobić dalej? Ja bym to rozwiązał. Zrobił małą komórkę. W tej chwili, patrząc na zagrożenia na świecie, nawet na wojnę w Afganistanie, trzeba z tego wyciągać wnioski. Nie ma tam regularnych armii, tam nie ma dywizji talibów, z którymi się walczy z czołgami. Tam naprawdę tam wróg wygląda tak jak każdy chodzący po wsi rolnik afgański. Najpierw kopie marchewkę, odwraca się, złączy dwa przewody i wysadzi w powietrze rosomaka. Tam nie ma wroga, nie ma ubranego, znaczy nie ma nieprzyjaciela w myśl definicji mundurowanego z oznaczeniami wojskowymi. Tam dzieci są używane do zamachów. Czyli w tej chwili kluczową rzeczą informacja i wywiad. I współpraca tego typu jednostek, jak GROM właśnie z
ze służbami specjalnymi, z wywiadem, z rozpoznaniem, z wywiadem i skąd wywiadem wojskowym, wywiadem wojskowym głównie właściwie. Bez informacji, bez precyzyjnych informacji nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Nie ma takiej możliwości. I na to bym postawił na pewno, czyli na rozwój służb specjalnych i na rozwój współpracy pomiędzy jednostkami specjalnymi i służbami specjalnymi, a nie na tworzenie, tak jak gdzieś tam właśnie, chociażby na poziomie DWS-u, czy dowództwa wojsk specjalnych, był pomysł na stworzenie takiej jednostki zabezpieczenia i wsparcia, która miałaby robić rozpoznanie, wywiad, SIGINT, coś, co robią służby i powinny robić służby. Jesteśmy naprawdę nie za dużym państwem, nie stać nas na to. I tak może pokrótce, ale chętnie bym teraz podyskutował z państwem, bo jakieś pytania, może mam nadzieję się zrodzą na temat moich wizji i pomysłów na wojsko. Oczywiście nie udało mi się ich zrealizować, niestety musiałem odejść, ale to już kwestie trochę ambicjonalne i możliwości realizacji tego. Ja bym nastawiał na to, żeby coś zrobić, a nie przetrwać na stanowisku, nie wiadomo ile. Stąd też decyzja taka, a nie inna. A czy pan teraz jest emerytem? Tak. Tak, od 2 lata będzie już w sierpniu tego roku. Czy są jakieś ewentualnie zagrożenia militarne dla Polski obecnie i w najbliższej przyszłości? Skąd mogą one pojawić się? Ja myślę, że terroryzm jest największym zagrożeniem. Nie bardzo widzę realną możliwość jakiegoś konfliktu, nie wiem, naszych obręby, naszych granic. Nie wyobrażam sobie za bardzo na to, żeby nie wiem, konflikt z Białorusią, z Rosją, z kimkolwiek, jest raczej niemożliwe. Ja myślę, że terroryzm jest największym zagrożeniem w tej chwili. I tylko w zależności od tego, ten terroryzm wywołuje, jakiś zamach terrorystyczny jest jakby motywem do tego, żeby coś się działo gdzieś na świecie. Wiadomo, że powszechnie znane już jest to. Nawet prasa o tym pisze, że większość Al-Kaidy przeniosła się do Afryki. Ja myślę, że kolejnym takim, że pewnie coś się, moim zdaniem, prywatnie, coś się stanie na świecie, gdzieś owinie w Polsce. Coś, co będzie zostało niewymyślone, zapoczątkowane i pokierowane z jakiegoś Sudanu i jakimś następnym takim elementem, podobną operacją typu Afganistan będzie Afryka, moim zdaniem. Sudan postawiałbym osobiście. Tam już są dosyć aktywni Amerykanie szczególnie, jest coraz gorzej. A nie Somalia? Somalia, piraci, tak, ale Al-Kaida głównie siedzi w Sudanie. Unia Trybunałów Islamskich. Z tego, co ja rozmawiam, wskazują na, znaczy tam, wiadomo, no, każdy kraj Afryki jest, afrykański jest dosyć słabo, znaczy nie ma, nie słabo kierowany, no, nie ma tam jakichś dobrych struktur państwowych, to wszystko jest jakoś, no, kontrolować tego jest ciężko. No, duże działania są w Sudanie. Ja chciałem następne pytanie, nie wiem, tak się zdarza. Chciałem się spytać, no bo obecnie jest taka cisza nad reformami wojska. Trochę jest to, że nowy minister odpolityczniony nie ma potrzeby do promowania się w mediach, nie ma zaplecza, nie jest politykiem. Trochę jest to, że no, zaniedbania w siłach powietrznych miały konsekwencje konkretne i też i na stopień pewnych tych właśnie niewydolności biurokratycznej poszczególnych rodzajów sił zbrojnych to miał takie konsekwencje, no i w końcu politycy chcieli coś zmienić. I teraz wygląda na to, że MON ma jakąś, chce coś zrobić i naprawdę zrobić te zmiany, jakąś transformację, czy jakąś wybudować koncepcję choćby po to, żeby stworzyć jakąś spójną strategię. No jest ta strategia, którą przygotowało BBN, ale ona jest tajna, więc też nie wiemy. No ale czy z pana perspektywy to jest, czy realnie tam są jakieś zmiany, czy to jest cisza dlatego, że jest tylko cisza, czy... Są opracowane, jest
powszechnie znanym faktem, że generał Skrzypczak, który wrócił do Radca, pracuje nad reformą. Mam nadzieję, że to nie jest tylko generał Skrzypczak, są tam również eksperci z innych, bo on jest bardzo dobry, budowlą dowódcą jest lądowych i uważam, że jest dobrze, że jest wykorzystywany. Mam nadzieję, że też są eksperci z innych rodzajów sił zbrojnych, którzy pracują nad reformami w tych swoich rodzajach sił zbrojnych również. To, czyli siły powietrzne na pewno wymagają reformy. 36 pułk był takim przykładem tego, czego nie powinno być dla mnie osobiście. Tak samo marynarka wojenna, trzeba przemyśleć. No, marynarka wojenna, coraz głośniej się mówi o tym, że mamy to jest taka zbieranina wszystkiego tego, co nam ktoś podrzucił, dał. Też musimy mieć jakąś... zakupy też się muszą wiązać, wyposażenie, nawet teraz, nawet bez jakiejś reformy, nie powinno się wiązać, odnosić do jakichś naszych już funkcjonujących i jawnych dokumentów, takich jak nasza strategia bezpieczeństwa, strategia obronności, stąd też, mamy strategię obronną, czyli nie defensywną, a nie ofensywną, więc też zakupy powinny iść w tym kierunku. Mam nadzieję, że pójdą, żeby tą strategię było realizować, tą obronną, bo obrony przeciwrakietowej nie mamy, obrony przeciwlotniczej nie mamy. Mamy F-16, fajny zakup, ale to nie jest samolot defensywny. No, wystartują, jakby nas rzeczywiście ktoś napadł, podniosą się do góry, ale też te lotniska musi chronić, żeby one miały gdzie wylądować później. Bo znowu będzie się okazało, że będą gdzieś musiały poza granicami kraju lądować. Także mam nadzieję, że pracują oprócz Skrzypczaka jeszcze inni eksperci, myślę, że tak jest. I może dobrze, że to się dzieje gdzieś tam w jakimś zaciszu gabinetów i nie jest powszechnie komentowane, bo wiadomo, że każdy z nas jest ekspertem od wszystkiego w Polsce, więc bez dwóch zdań by się na pewno znalazło kilka osób, by to podważało. A warto przedstawić jakąś spójną koncepcję. Mam nadzieję, że jak gdyś rozmawiałem z generałem Skrzypczakiem, więc myślę, że przygotowują coś, co za jakiś czas będzie ogłoszone jako reforma strukturalna sił zbrojnych, bo taka jest potrzebna. No. Zakończyliśmy służbę kontraktową, znaczy nie kontraktową, tylko tą obowiązkową. Jest to faktem. Można dyskutować, czy zrobić, można było to lepiej, czy gorzej. No myślę, że powrotu do tego, co było, już raczej nie ma. No, pewnie ja bym może nazywał to mniej profesjonalizacją, bardziej zaprzestaniem poboru, ale fakt się stał i teraz trzeba następnie to wykorzystać i robić. A jeszcze Pana pogląd na temat, bo pojawił się pomysł, że dojdzie do integracji rodzajów sił zbrojnych. Tam zostanie jakoś obejdą, bo w Konstytucji muszą być istnieć rodzaje sił zbrojnych, to będą te operacyjne i jakby te, które są obecnie, czyli lądowe, powietrzne i marynarki. Myślę, że będzie. Myślę, że będą rodzaje sił zbrojnych, bo tak jest na świecie. Znaczy będzie bardziej reforma tej struktur dowodzenia. Ja nie wiem, jaka będzie rola dowództwa operacyjnego i dowództwa i sztabu generalnego, bo tu bym naprawdę osobiście zalecał pewne zmiany. To dowództwo operacyjne też ma taką trochę fajną nazwę, ale rola jego jest tak naprawdę, mówi się dowództwo operacyjne, dowodzi naszymi siłami, nie dowodzi tak naprawdę. No, trzeba powiedzieć, że w Afganistanie jest struktura dowódcza, natowska i tam ta struktura, nasze dowództwo operacyjne tak naprawdę odpowiada na to, żeby przygotować, pożegnać, wysłać, odebrać tych żołnierzy. No i nie dowodzi, możemy sobie mówić, że dowodzimy. Nie. Rozkazy nie płyną z Warszawy, tylko są tam. Tam zatwierdzane są operacje, a nie w Warszawie. Tak jest w całym NATO, chociaż są dwa rodzaje operacji. W Afganistanie jest ta amerykańska typowo, czy Enduring Freedom, taka, w którym tam Amerykanie rzeczywiście mają podwójny system dowodzenia. Są w strukturach natowskich, ale mają też swój własny, chociażby do dowodzenia tymi siłami narodowymi, bo tych sił narodowych, mówię tu o Delcie czy o D w grupie, nigdy tego nie oddają w struktury natowskie. Zawsze są to ta ekipa, która chociażby zrobiła ten rajd na apartament Binadena, nie była dowodzona przez NATO. Chciałbym też wrócić do tego wątku tych kwitów czy dokumentów podpisanych w czasie wchodzenia Polski do struktur NATO. Na ile my rzeczywiście zyskaliśmy przez to, znaczy na ile standardy natowskie zostały nam narzucone, co w tych dokumentach jest, na ile my jesteśmy zobowiązani do realizacji jakiejś polityki natowskiej, a na ile jesteśmy samodzielni, no bo z tego, co Pan mówi, czy nam brakuje tylko pieniędzy, czy pomysłów, czy jakiejś koordynacji w ramach NATO? Jako
jako siły zbrojne musieliśmy zadeklarować, które jednostki będą jak najszybciej kompatybilne, które będziemy mogli znać. Pierwszy plus jest taki, że nauczyło się wojsko mówić po angielsku, że już nie siedzi generał i na egzaminie przy nim jego adiutant i zdaje za niego egzamin z języka angielskiego, tylko się muszą dogadywać tam. No to jest na pewno duży krok. Dwa, to musieliśmy spełnić jakieś standardy, są wymogi natowskie odnośnie pewnych struktur, dowodzenia kompatybilnych, jakieś struktura, nie wiem, jest komórka wywiadu, logistyczna, od podniesienia nazw, struktur i funkcji, no to musi być kompatybilne, czyli te dowództwa, my się na przykład zgłaszamy, żeby nie wiem, wystawiać jakiś element nie wiem, dowództwa, czyli wystawiamy nie, na przykład, nie wiem, S4 logistykę jakąś, czy wystawiamy jakąś operacyjną trójkę tak zwaną. Czyli musieliśmy dopasować te nasze struktury sztabowe i dowodzenia do tych obowiązujących w NATO. Są jakieś standardy natowskie, które trzeba było spełnić. Natomiast ten problem na początku był taki rzeczywiście z tymi deklaracjami, które zgłaszaliśmy, gdzieś tam jeździliśmy i nikt tego nie rozumiał do końca. Przywoziliśmy oni dokumenty, które leżały w szafach, ktoś nas, a tam gdzieś ktoś to zapisał, zadzwonił, ale o co chodzi, ktoś w końcu, no tak był tam, Heniek kiedyś był, popatrzcie co ma w szafie, o tak, oczywiście, zadeklarował dywizję. No, ale na przykład Amerykanie oczekują czegoś, że Polska będzie odgrywała jakąś, będzie miała armię taką i taką. Tak, no bo jest taki stan. Jest jakaś, NATO też, NATO jako organizacja ma swoje cele i musi, i każda, każda armia się tam w czymś trochę też specjalizuje, no i musi być zdolne do działania. Czyli na przykład tak jak Rumunii. Rumunii się specjalizowali trochę w wywiadzie wojskowym. Bardzo z punktu widzenia ich armii to nawet jest dobre, że mają jakąś tam grupę, która działa bardzo dobrze w Afganistanie. Z punktu widzenia kosztów ich to nie wynosi, nie kosztuje dużo, porównując nasze koszty pod naszego kontyngentu w Afganistanie i kontyngentu rumuńskiego są nieporównywalnie mniejsze. Zysk tak naprawdę, ten taki PR-owski nawet, jest dużo lepszy, bo nie ma czegoś takiego. U nas zawsze gdzieś ktoś tam no, powie, no to jest nas za dużo. I dalej jeszcze to funkcjonuje tak, że jest przerost tych oficerów w wojsku. Jest spora grupa tych, którzy wjeżdżają po to, żeby zarobić pieniądze tam, brzydko. No, znane są, pojawiają się nawet w mediach co jakiś czas tam informacje o tych dodatkach różnych tam wojennych. Nawet trzeba było gdzieś tam wyjść na bramę, żeby dostać dodatek wojenny, więc jakieś tam, no, wszyscy czytaliście o minimaksach, gdzie tam żołnierze wracali z patroli i trzeba też bandę pułkowników, z którą trzeba było przebyć 5 km, żeby dostali parę dolarów więcej. No. To nie zginęło, też to ludzie widzą, że jest przerost trochę formy nad treścią, ale na pewno to jest inna armia już. No to NATO wymusiło pewne rzeczy od nas. Wysyłaliśmy tych ludzi i no, nie da się już siedzieć w tej strukturze i schować się. Czegoś od nas wymagają, więc albo ktoś zjeżdża, albo wysyłają kogoś kompetentnego. Jeśli można. A co wojsko ćwiczy na poligonach obecnie? Jakie działania? I nie mówię o wojskach specjalnych, tylko o wojskach lądowych, tak naprawdę. Wojska lądowe tak naprawdę głównie w tej chwili chyba największym obciążeniem jest Afganistan i tak wszystko jest skoncentrowane głównie pod Afganistan. Czyli większość rzeczy ćwiczą asymetryczną. Ja wiem, że ciężko jest to, znaczy też dalej tym problemem jest to, że mimo że już coraz bardziej jednolite oddziały wysyłamy, to dalej jednak tego jest, to jest, dalej jest jednak cała, nie ma tak, że wyjeżdża rzeczywiście brygada, bo też poprzez tą całą naszą profesjonalizację, czy poprzez zaprzestanie poboru, te nasze brygady są naprawdę w stanie ukompletowania dosyć niedużego. Brygada wesołej, chociażby pamiętam, ma nie wiem, z 300 żołnierzy, też wystawiała którąś tam, już nie pamiętam, którąś tam zmianę, firmowała tak naprawdę. A oprócz brygady wesołej było tam jeszcze chyba, nie pamiętam, 117 czy 130 jednostek wojskowych w zbieraniu jakimś gdzieś tam. Ale pod tym kątem ćwiczą głównie, bo jest certyfikacja, to też jest ten system taki, że ludzie są tam 6 miesięcy, zjeżdżają, idą na jakieś urlopy, badania, przychodzą, trzeba się przygotować do certyfikacji, w każdym zespół oddział wjeżdżający musi przejść taką certyfikację, że przyjeżdża na paru młodych ludzi i tak nadają się, mogą jechać na wojnę. No i pod tym kątem ćwiczą, żeby zdać tą certyfikację tak jak, i wyjechać tam i to się tak to wszystko w sumie wokół tego kręci. Głównym myślę, że motywem jest to, żeby funkcjonować w Afganistanie. Czy mamy jakąś na dzień dzisiejszy zdolność bojową, żeby jakieś inne
wyzwania podjąć poza Afganistanem, czy to całkowicie angażuje polskie siły na tą chwilę? W dużej mierze angażuje, na pewno finansowo też angażuje. No, myślę, że następnym takim elementem, który ja bym osobiście chętnie wykorzystał w Afganistanie i przetestował, byłoby nasze lotnictwo sił powietrznych, które tak naprawdę nie brały udziału w żadnych operacjach bojowych od II wojny światowej. Mamy tych F-16, które mogłyby sobie polatać w Afganistanie, bo nie wiem, czy one już przeszły, czy już są certyfikowane do misji bojowych, bo wydaje mi się, że jeszcze nie do końca. Ale w Izraelu niedawno trenowali, więc to chyba już coś tam. Możliwe, bo też trenowali kiedyś tankowanie na polskim powietrzu. Pewnie kończyli Budapeszt, bo Budapeszt tam mało. Aż tak ogromni nie jesteśmy. Ale ja bym, tak jak mówię, chętnie wysłał siły powietrzne tam. Marynarki mi się nie da, ale nie też nie ma swojego operacji. Jak pan ocenia zasadność przejęcia odpowiedzialności nad całą prowincją Gazy w Afganistanie? Bo zdaje się, wiązało to się z tym, że powiedziano coś takiego, że aha, dobrze, w tej prowincji jest w miarę spokojnie, bo tam Amerykanie prowadzili pacyfikację i zdaje się na wykresach zagrożenia ze strony terrorystycznego czy rebelianckiego była oznaczona kolorem zielono-żółtym, czyli było tam w miarę spokojnie. Więc stwierdzono, że no, w takim razie do zapanowania tą prowincją wystarczy relatywnie niewielka liczba żołnierzy. A po kilku latach okazało się, że ponieważ niewielki liczbowo polski kontyngent, 1500-1700, początkowo zdaje się 1200 żołnierzy, nie jest w stanie opanować sytuacji, ponieważ do prowincji Gazni zaczęli ewakuować się rebelianci z rozbitych oddziałów z prowincji sąsiednich. I od tej pory zaczęły się problemy i no, prowincja Gazni obecnie zdaje się nie należy do najspokojniejszych. Więc... No dlatego jeszcze przegrożyłem. Nie, no, nie wiem, ja nawet się próbowałem kiedyś dowiedzieć, czy to była decyzja i dlaczego. Ja bym chciał dowiedzieć się na podstawie jakich, nie wiem, opracowań, na podstawie czego ona została podjęta. Uważam, że to było błędem, bo nie było stać nigdy na przejęcie odpowiedzialności na prowincji, ani finansowo, ani nie byliśmy na to gotowi logistycznie, chociażby no nie, no nie. Dalej musimy korzystać z ogromnego wsparcia Amerykanów i cały czas korzystaliśmy. A tak naprawdę no Amerykanie chcieli nam nie chcieli się wtrącać, przynajmniej oficjalnie w to, co my tam robimy, no ale no, wyszło tak jak wiadomo, widzimy, no, czy to była dobra decyzja, widać, że nie była dobra, no bo oddajemy tam odpowiedzialność, systematycznie coraz mniej jej mamy. Tak naprawdę nigdy nie mieliśmy w pełni, bardziej to była deklaracja polityczna i takie trochę napięcie naszych mózgów, ale to nigdy nie miało, to nigdy tak naprawdę realnie nie wyglądało, nie było nas stać na to, żeby za to odpowiadać. Wysyłaliśmy tam coraz więcej żołnierzy, a to nie jest kwestia ilości żołnierzy. No dalej tego sprzętu do jeżdżenia było tyle dalej. I prawdą jest to, no niestety, co pisało się i to mówiło się, że to się zrobiło troszeczkę takie miejsce wypoczynku dla tych nie najlepszych talibów, którzy odpoczywali u nas, w sąsiednich prowincjach prowadzili działania. No, myślę, że trzeba wyciągnąć akcję z Iraku, kiedy podjęliśmy się dowodzenia między wielonarodową dywizją i też się skończyło tak, że systematycznie co pół roku się ten nasz obszar dowodzenia zmienialiśmy i trzeba było podobny wniosek wyciągać, nie porywać się na prowincję Gazy, bo nie jest na to stać ani finansowo, ani myślę, że jeszcze i operacyjnie byliśmy to gotowi, na pewno. To też trochę taka polityka się tam wdziela, no też trochę wojsko ma duże ambicje, no, im więcej żołnierzy, tym to się przekłada trochę na inne stanowiska, na przykład w NATO, tam da stąd też, jeżeli tam bodajże kontyngent ma powyżej 2500 żołnierzy, no to tak jak dostajemy wtedy stanowisko dwugwiazdkowe gdzieś, możemy wypromować jakiegoś tam kolejnego pana generała, także. Czy z tym się wiązało na przykład wypromowanie generała Bieńka w strukturach sojuszu? Nie, to chyba nie. Wiem, że generał Bieńek potrafi sam wypromować, to jest mistrz. On jest mistrz
niż autopromocji. Na pewno, chociaż ja mam takie różne zdania na temat generała Bieńka. I na temat jego zdolności jako dowódcy też mam różne zdania. Natomiast powiem, że tam się sprawdza w tym naprawdę. Znaczy przynajmniej to nie jest też... To też jest tak, że to nie jest jakieś stanowisko ważne z punktu widzenia operacyjnego, to co on piastuje tam. Jest prestiżowy, jest sterowiastką generałem, ma samochód z kierowcą, ma tam te na szybie te cztery gwiazdeczki. Ale no, nie wiem, wszyscy, nie wiem czy to znają generała Bieńka, wiedzą, że się potrafi znaleźć tam w tym towarzystwie. Więc ja wolę, żeby był tam generał Bieńek niż na przykład generał Cieniu, który by tam gdzieś siedział. A ten przynajmniej kupił sobie Harley'a i na desce pojeździ. No, jest przynajmniej jakimś tam poskacze, jest jakimś dobrym wizerunkiem naszego generała, który potrafi się znaleźć wszędzie. Trochę, a nie takim, który gdzieś tam by wyjechał tylko i wyłącznie po to, żeby nie wiem, odkładać pieniądze i nie pokazać się nigdzie, nikim nie spotkać. Także pod tym względem on się tam sprawdza na pewno. Powiem szczerze, czuję się jak ryba w wodzie. Byłem tam u niego kiedyś na przykład, już jakiś czas temu, w zeszłym roku. Mówię, mam zdanie na temat jego zdolności dowódczych zupełnie inne, natomiast na temat zdolności autopromocyjnych i zjednywania sobie kupli, czy jakiegoś promowania, chociażby promowania może nawet Polski to jest, tam myślę, że się sprawdza. Sama myślę, że świat jako sobie załatwił to, że tam pojechał. No, były właściwie dwie możliwości dla generałów czterogwiazdkowych, albo szef sztabu generalnego, albo tam. Przez sztab generalnego trochę większa odpowiedzialność, trochę więcej problemów, trochę więcej wojska, a tam... W ubiegłym roku, w czasie Kongresu Republikańskiego, pamiętacie, Państwo pewnie byliście również obecni, miała miejsce taka panelowa dyskusja na temat poziomu uzbrojenia polskiej armii w relacji do budżetu. Porównywana była ta polska armia z Finlandią, z armią fińską. No i padły takie stwierdzenia, że no, ta armia fińska przy znacznie mniejszym budżecie niż armia polska jest znacznie lepiej uzbrojona. Czy pan zdaniem no tak, jest coś na rzeczy, czy raczej to takie obecne? Finlandia nie spędziła 50 lat w Układzie Warszawskim. To jest to nie, ale rozumiem, że uzbrojenie się starzeje. No, już jesteśmy 20 lat poza Układem Warszawskim. Myślę, że po stronie armii fińskiej niewiele już chyba broni jest sprzed lat 20. No tak, tylko że no, to nie da się też wszystkiego zrobić od razu na pewno, nie da się tej... Czy można było zmienić? Na pewno można było zmienić, tylko że też trzeba założyć to, że my tak przez... Czym się różnimy ci, nie wiem, dowódcy wojskowi w 88 roku i w 92 albo w 96? To byli dalej ci sami ludzie, no to im się... Że sobie dołożyli koronę do orzełka, to nie znaczy, że mentalność im się zmieniła. Nie znaczy, że oni chcieli cokolwiek zmieniać. Że chcieli się uczyć na przykład i zmieniać. Tam jednak Finlandia funkcjonowała przez te lata zupełnie inaczej. My byliśmy jakimś tam zaściankiem w Europie i mentalnie, nie wiem, te lata 90. No nie, Dopiero się kształtują takie nowe pokolenia, które trochę inaczej myślą w tym wojsku, ale też trzeba założyć to, że ci, którzy pracowali, nie wiem, w tych sztabach z tymi ludźmi z lat, jak ja bym pracował, podejrzewam, w jakimś sztabie generalnym od lat 90. na początku, to w tym czasie przecież oni by się nie nauczyli niczego ode mnie, tylko ja od nich, byłby taki sam jak oni, więc to naprawdę trzeba lat zmiany mentalności, podejścia i ciężko jest takie robowne robić. No, nam jeszcze trochę trzeba czasu. Znaczy, drugie też pytanie, jakby z tym związane, więcej bym no. Ten górował, to mam takie, bo przeszedł pan tak dosyć szybko nad tą niedogodnością tych wszystkich procedur związanych z zakupami do wojska, generalnie rzecz biorąc. I chciałem zapytać, czy ma pan też jakiś pogląd wyrobiony na ile ciągle, no bo mimo tych uciążliwości, o których pan wspomniał, że to takie długotrwałe i tak dalej, to na pewno dalej mamy do czynienia z różnymi patologiami związanymi z marnotrawstwem, krótko mówiąc, pieniędzy, czy z kupowaniem czegoś, no, co niekoniecznie tam jest warte tych pieniędzy, które się na to przeznacza. I no, choćby ze względu na układy, te, o których pan wspomniał, że ciągnące się jeszcze z tamtego dawnego okresu i z różnego grupy interesów, które ciągle z tamtego czasu się wywodzą, ciągle jednak
odgrywają dosyć decydującą rolę w Polsce. I to wydaje mi się, że też jest chyba jakaś duża rezerwa, czy powiedzmy w usprawnieniu tego. Tak, zdecydowanie tak. Bo to myślę, że to jest też bardzo temat analizy. Ja się z tym spotkałem chociażby w Grobie. Przez to też miałem sporo problemów, bo ja wychodzę z założenia, że coś mi wykryła nieprawidłowości. Jakieś moim zdaniem, które były duże na sporą skalę w Grobie, jeżeli chodzi o zakupy. Stąd złożyłem doniesienie do prokuratury na te nieprawidłowości. Sprawa się już ciągnie jakiś czas i na szczęście wychodzi na to, że nie zostanie gdzieś tam zamieszany pod dywan, tylko to jakiś efekt tego będzie. Są jakieś zarzuty, ludzie mają zarzuty, są jakieś kolejne sprawy z tego wychodzące. Bo ja, chociaż niektórzy mówi, no, dlaczego to robisz, czy mówię, no to Grom, jednostka, taka, dobre imię. Ja nie mówię. Ja uważam, że jak ktoś jest złodziejem, nieważne czy jest gromowcem, czy jest żołnierzem, nie wiem, wojsk lądowych, księdzem, biskupem, czy kimkolwiek. A czy ukradł 1000 złotych, czy 100 tysięcy, to jest tylko kwestia tego, jakie ma możliwości, a czy nie jest dalej ten sam. Więc jak stwierdziłem ja nieprawidłowości, które moim zdaniem były ogromne na taką jednostkę, no to również złożyło takie doniesienie do prokuratury. I tam po wojskach nie jest to nieobecne, natomiast trochę doszło do takiego paraliżu przez to też, że stworzono procedury tak ogromne, które mają tą korupcję przez, nie wiem, zamykały się, zwiększyły. No właśnie, ja myślę, że to głównie ta mentalność ludzi trzeba zmieniać, bo na pewno, ale jest korupcja, są na pewno, bo przecież nie ma żadnego kraju bez korupcji i obecny minister też, akurat to mu też zaliczam na chwałę, bo oficjalnie poprosił Centralny Biuro Antykorupcyjne, żeby nad wszystkimi przetargami, jakie się odbywają w wojsku, czuwali. Okej, od tego są i tak powinno być. Natomiast jak dotknął Pan tego problemu wojska i zakupów, no to dużym pytaniem jest, co i jak powinien wyglądać nasz przemysł zbrojeniowy, co z tym zrobić. To jest ogromny obszar, który powinien wymagać reformy i zmiany zarządzania i podejścia do tego i ściągania jakichś nowych technologii. No, ja dotujemy duże pieniądze co roku do tego przemysłu po to, żeby to funkcjonowało. To się nazywa, nie wiem, bezpieczeństwo państwa. To nie ma żadnego wspólnego. Co ma wspólnego jakaś fabryka, która produkuje, nie wiem, amunicję gdzieś tam, jeżeli państwo nie będzie miało broni przeciwlotniczej, to na fabrykę zlikwidują się na pierwszą rakietą i jej nie będzie. A to na przykład, jeżeli mam kupować polski sprzęt, żeby kupować polską na przykład zbrojeniówkę i mam kupić polską amunicję z MESK, która była po 2,50 za sztukę, na 90 mm, jak mogłem kupić ten z Finlandii za 60 groszy, który był 20 razy lepszy, no to naprawdę z punktu widzenia ekonomicznego wybrałem ten fiski. Można było kupić zawsze część polskiej po to, żeby ćwiczyć zacięcia na broni, no bo to było. A gdzie widzi Pan perspektywy dla polskiego przemysłu? Widzę perspektywy w tym, w takim, co jest trochę źle u nas wykorzystywane, jak offset, czyli przy ten offset u nas fajnie. Zapomnijmy, bo jest już niedopuszczalne. Słucham? Offset zapomnijmy. Czemu? Dlaczego jest niedopuszczalny? 20 sierpnia 2011 roku. Nie ma offsetu? Zresztą w najnowszym przetargu na dostawę 26 śmigłowców został wykonany. Nie wiem, mowy o offsetie. Podobnie cała historia polonizacji. Idzie mi raczej, wie Pan, o to, gdzie Pan widzi, w jakich typach uzbrojenia widzi Pan perspektywy rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego? No z pewnością, jak idzie o rakiety balistyczne, nie będziemy się... No nie. Też tam kiedyś czytałem, ale mamy dobrym przykładem może być nasza dolina lotnicza, czyli śmigłowce, wciągnięcie bekołków. Mam nadzieję, że czyli ściąganie jakiejś technologii do Polski. Bo moglibyśmy pracować przez następne 20 lat nad modernizacją Sokoła i podejrzewam, żebyśmy nic z tego nie wymyślili dalej. A czyli tego typu rozwiązania, no jak kupujemy duży... Ja bym
mówiąc o offsecie, myślałem o tym, że jak robimy dużego rodzaju zakupy typu śmigłowce, typu samoloty, typu, nie wiem, wozy koncerne, to powinno być, z tym powinien być, jako warunkiem tego typu kontraktu, powinien być transfer technologii. I to jakoś trzeba, teraz właśnie pytanie dobre, jak to połączyć z ustawą o zamówieniach publicznych, jak to połączyć z tym, żeby, bo być może przy tego rodzaju przetargach, no, trzeba skorzystać, chociaż ustawa daje możliwości takie, bo są przepisy, które na legalne pomijanie tej procedury zamówień publicznych, ale negocjowałbym właśnie z producentem, ok. Ten, kto dostarczy lepszą technologię, ten, kto zainwestuje w rozwój technologii tu w kraju. Mi raczej coś innego idzie. Mi raczej idzie o to, jakie typy uzbrojenia widzi pan do produkcji w Polsce i do rozwijania tego. Łączność. Też mamy fajną tradycję chyba, prawda? Słucham? Chyba tutaj duże tradycje. Tak. Mamy fajną fabrykę łączności w Szczebnicy bodajże. Zakłady łączności numer 3 w Szczebnicy bodajże. Tylko też, no, właśnie, to już nie będę mówił o offsecie, bo tam był zły przykład korzystania offsetów, ale rozwijałbym łączność, bo mamy w tym dobre tradycje. Ten pomysł z karabinkiem? Nie, jakoś to nie trafia to do mnie, powiem szczerze. Broń pan Herman? No, mieliśmy jakieś tradycje w tym, ale tak jak ja patrzę, trochę, ja już jestem trochę poza tymi, poza targami, ale widzę trochę czasami te nasze różne projekty, po prostu te wozów różnych, które stoją w tym samym miejscu od lat na targach w Kielcach. Nie wiem. Platforma Anders? Platforma Anders, nawet nie wiem, co to jest. To znaczy, to jest, z tego co wiem, modułowa platforma, która w zależności od montowanego uzbrojenia może pełnić rolę bojowego wozu piechoty, wozu wsparcia ogniowego, wozu dowodzenia. Być może, to nie jestem w tym ekspertem, ale ja z mojego punktu widzenia na pewno łączność bym chyba. A czy broń, czy karabinek? Nie wiem, jakiś tam, nawet gdzieś ostatnio, jak byłem na Budyganach, jakiś polski konstruktor dostał jakąś nawet nagrodę tam za jakiś karabinek, ale nie wiem. Ja mam przykład taki, chociażby no, pracowała kiedyś jakiś zespół nad modernizacją SWD, tak ta broń się nazywała, nad przerobieniem tego na broń snajperską. Poszły na to ogromne pieniądze, zamknęli ten program, te reszty kupili wtedy właśnie te SAKO fińskie, chyba 25 sztuki, to było chyba najlepszym pomysłem na wykorzystanie tego projektu, bo można się... Można bawić nad modernizacją czegoś tam, znaczy jakbyśmy zrobili z tego SWD karabinek taki, jakbyśmy chcieli, to już to na świecie pracują już nad modernizacją tego, co jest w tej chwili pięć pokoleń do przodu, więc nie wiem. A jak idzie o pańskie doświadczenia z polskimi radarami? Z polskimi radarami? Nie mam doświadczeń z polskimi radarami. Czy pana zdaniem zakup samego sprzętu bez technologii ma sens, ponieważ na przykład w czasie, gdy wybuchł jakiś konflikt, jeżeli nie mamy technologii, to nie jesteśmy w stanie produkować czy to amunicji, prawda, czy nie jesteśmy w stanie przyprawić sami remontu. Czy to ma jakiś większy cel, czy to jest po prostu, że mamy tą broń, a nam wystarczy na kilka dni konfliktu, czy tam powiedzmy na jakiś bardzo krótki okres, a bez wsparcia technologicznego, jakiegoś naukowego, de facto ta broń nie jest w pełni funkcjonalna, prawda, na dłuższy okres czasu. No ale to by znaczy, że z tym problemem musielibyśmy do każdego rodzaju broni, amunicji i wyposażenia mieć zabezpieczenie technologiczne i wsparcie. To jest niemożliwe. To teraz jak wybrać? Co mamy mieć, nie wiem, do karabinka, czy do amunicji, czy do czołgów, czy do... Nie da się tego. No, żadne, chyba nie ma takiego państwa na świecie, które byłoby w stanie, nie wiem, zabezpieczyć się w pełni samo. Amerykanie kupują u Szwajcarów amunicję, hełmy do F-16 robią w Izraelu. To wszystko gdzieś jest, tak jest na całym świecie. Nie obrażam sobie, żebyśmy u nas mogli przyjąć założenie, że musimy mieć w Polsce przemysł, który nas wyposaży od butów po karabinek i amunicję i wszystko na wypadek wojny. Bo to jest wrażenie realne. Wraz z likwidacją poporów w Polsce została mocno ograniczona społeczna funkcja armii i były jakieś próby typu NSL, żeby tą funkcję jednak zachować, i jak pana zdaniem to wygląda teraz i jak w przyszłości, w ogóle czy polska armia powinna mieć jakąś społeczną funkcję, skoro jest uzawodowiona? Z
społeczna funkcja wojska. No ale NSR się nie wypalił, no, niestety, nie udało się. To parę błędów, ja nie wiem, czy... Mówi się, że ja nie jestem takim zwolennikiem, bo wiele, nawet często politycy mówią o jakichś pomysłach na jakieś lokalne, nie wiem. Ja jestem za dobrze wyszkolonym wojskiem, ludzi, którzy chcą w nim pracować, którzy się tym identyfikują i za jakimś takim pospolitym ruszeniem, które... My nie jesteśmy Izraelem, no. Także to ja nie przynosił tego. NSR nie wypałem, bo z założenia raczej to było źle pomyślane. Zresztą nie wiem, czy nas... Nawet jakbyśmy mieli tych narodowych sił zbrojnych, to nie wiem, tam było rezerwy 25 tysięcy miało być, czy ileś. Naprawdę, zajmijmy się szkoleniem tych, którzy są, żeby się to wojsko szkoliło, które jest, na to, żebyśmy mieli pieniądze. A powoływać kogoś do rezerwy po to, żeby posiedział w mundurze, czy popił z kumplami w koszarach przez miesiąc, to może średnio. Znaczy fajnie wyrwać się z domu czasami, ale to nie wiem, czy to było, czy nas tak naprawdę, oprócz fajnego pomysłu, który się sprzedawał fajnie w telewizji, czy to miało jakiś sens większy, taktyczny? Wątpię szczerze. No, gdzieś tam wszystko, tak jak mój znajomy, który nigdy nie był w wojsku, bo ja właśnie go powołali gdzieś tam do rezerwy, może będzie dowodził. Mówi, ja nie byłem nawet na przysiędze. Zrobili mu jakąś tam przysięgę szybko, jakaś taka sztuczna. Zajmijmy się tym, które jest, tym wojskiem, żeby się naprawdę szkoliło to, które mamy. I wtedy można myśleć, co dalej. No. Nie widzę takich żeby to można było używać jako element obronności państwa. To jest tak, jak kiedyś ktoś powiedział, mnie dopytał nawet, że dobry pomysł był z tym, żeby nie wiem, przenieść wojska lądowe do Wrocławia, wojska specjalne są w Krakowie, nie wiem, żeby te dowództwa nie były w jednym miejscu, no bo to jest z punktu widzenia bezpieczeństwa lepsze. To w sumie ta idea mi się bardzo podobała, bo chociaż ja nie widzę różnicy w tym, czy nie wiem, wróg ma wysłać, nasz nieprzyjaciel ma wysłać 3 rakiety do Warszawy, czy jedna poleci do Krakowa, druga do Gdańska, czy to są większe koszty. Ja mówię, idąc w ten sposób rozumiejąc, to trzeba rozczłonkować nasze siły zbrojne na, nie wiem, żeby były w 120 tysiącach punktów. Wtedy nikogo nie będzie stać, żeby wysłać tyle rakiet do nas. I po prostu finansowo zabijemy przeciwników. I nie będziemy do zaatakowania. No. To jest bzdura. No, miejmy obronność rakietową, przenośmy nie względami, nie w XXI wieku względami bezpieczeństwa, że mamy wojska lądowe w Wrocławiu, to jest bezpiecznie. Nie, bezpiecznie to jest tajemnicą. No. Jak pan ocenia zdolność naszych sił zbrojnych do obrony terytorium Polski, w tym na przykład sił specjalnych? Bo zdaje się, że w tej chwili jesteśmy tylko przygotowani na to, żeby jeździć na misję wobec Amerykanów. Bo tak, no bo... W razie potencjalnego konfliktu... Nie mamy, dobre, powiem szczerze, nie mamy. No to jest... Czyli to jest trochę, to jest błędem, który powielany był przez wszystkich chyba kolejne od początku kierownictwa MON-u, że zakupy mały wiele wspólnego naprawdę z doktryną obronną. Czyli nie możemy doktryną obronną, to właściwie nie stać nas na to, żeby się obronić przed kimkolwiek, bo ona wszystko nie istnieje. Jeśli śmigłowce teraz będziemy gdzieś kupować, obrony przeciwlotniczej też chyba nie mamy. Bo przynajmniej, nie wiem, było wielkie święto narodowe, jak przyjechała bateria patriotów do Polski. Ćwiczerno, to żeśmy tam jakieś defilady odwalali. No, są bardzo ograniczone, bym powiedział, naprawdę. To samoloty F-16 nie są raczej do obrony. No, to są bardziej do, gdybyśmy chcieli zaatakować Białorusi, niż bronić. Ile jest prawdy w legendzie o pochodzeniu nazwy Gromu? I drugie poważniejsze pytanie, jaka jest pana opinia na temat całej tej sprawy z Nangarką? Nie wiem, co nas naprawdę wydarzyło. Idąc od tyłu, nie podobało mi się sposób, dlatego o tym żandarmerii powiedziałem, nie podobał mi się sposób aresztowania i traktowania tych ludzi. Natomiast jeżeli rzeczywiście pojechali się
zabawić i postrzelać sobie do Afgańczyków z moździerzy, to powinien za to ponieść konsekwencje, ale to trzeba im udowodnić i trzeba być pewnym tego, ja bym nic nie skarżał. Natomiast bardziej widzę możliwość taką, że trochę ich rzeczywiście, nie wiem, poniosły emocje, bo trzeba to wziąć pod uwagę, no, chłopaki wyjeżdżają na patrolę, nie wiedząc na to, czy wlezą powietrze, czy nie. I to był przypadek, kiedy dzień wcześniej zginął ich kolega. Więc na pewno emocje jakoś tam mogły zagrać. Ale czy oni byli za atakowanie odpowiadali, czy to już nie wiem. Nie chcę tego oceniać, bo nie znam na tyle szczegółów i ja nie chcę się wypowiadać, czy dobrze, czy źle. Natomiast prawdą jest tam, że prawda jest taka, że nie ma przeciwnika. No ciężko oceniać. To jest trochę tak jak parodia, nie wiem, prawa u nas w Polsce, czy tam gdzie chociażby użycie broni przez policjanta ma. Użycie broni ma wyrządzić jak najmniejszą krzywdę temu, do którego się strzela. No więc teraz pytanie, czy policja powinna strzelić w rękę, czy w nogę, czy w łydkę, czy w udo, bo co jest mniejszą szkodą, możemy się pić. No, broń jest po to, żeby każdy powinien wiedzieć, że to wyrąca szkodę. No i mówi o mniejszej szkodzie, jest błędne. Tam osądzanie ludzi, którzy byli na miejscu, trzeba by zbadać. Tam. Wydaje mi się, że powinna być dokumentacja. Tam w Afganistanie nikt nie może wyjechać poza bazę, bo sobie tak pomyślał. Do każdego wyjazdu jest pisany rozkaz, jest pisane zadanie, jaki cel to ma osiągnąć, to się zatwierdza, więc ktoś wiedział, dlaczego wyjechali, czy tam był rzeczywiście wyjechali na patrol do wioski, czy wyjechali, bo stamtąd ktoś strzelał do bazy, więc myślę, że tym tropem powinni iść. A osądzanie i definicja. Ja bym się nie postawił dzisiaj jako wielki obrońca tych ludzi, ani jako ich oskarżyciel, bo mam za małą wiedzę. Na pewno, jeżeli zostali zaatakowani, to emocje mogły też zadziałać. No, każdy z nas podejrzewał, żeby jak mu kolega zginął dzień wcześniej, to miałby mniejszy opór po to, żeby ten granat rzucić do moździerza. A nazwa? Co? A nazwa gromu? Nazwa gromu to jest, ja słyszałem kilka teorii, zresztą, ale jedną z nich to była, że od nazwiska Gromosława Szczepińskiego, od imienia Gromosław, ale nie wiem. Wiem szczerze, bo kilka teorii gdzieś słyszałem, nawet od samego generała Petryckiego. Oryginalna nazwa, pamiętam, jak w 91 roku przyszedł, to była Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego. Grom ale może rzeczywiście coś ma z Gromkiem wspólnego, ale nie wiem, to trzeba by pytać generała Petryckiego, nie wiem. A umiejętności których polskich dowódców, umiejętności dowódcze ocenia pan wysoko poza generałem Skrzypczakiem? Generał Przekwas, tak patrzę na tych, oceniłbym tych, którzy byli, tak, którzy gdzieś się zetknęli albo w Afganistanie, albo w Iraku. Generał Bóg był bardzo dobrym dowódcą, ale już niestety tego nie ma. Generał Przekwas, osoby był fajny. No, nie, przyznam szczerze, że nie mam najlepszej opinii o Bazeuszu, który obecnie dowodzi. To tak trochę chłopaka ukarali tym dowodzeniem tam i całym tym dowodzeniem tą brygadą w Giżycku. To właściwie jego pierwsze stanowisko dowódcze było chyba, jak został generałem. I w ogóle dowódcze chyba w armii. Nie wiem, nie chcę oceniać wojskowych generałów, z którymi tam mało pracowałem, natomiast oceniam dobrze Skrzypczaka, oceniam dobrze wierzącego Buka, jeżeli z tych, którzy dowodzili tam. Żeby podać negatywny przykład, to powiem, pierwszy dowodzący w Iraku, generał Dyszkiewicz. To po prostu była mistrzostwo świata. W sensie negatywnym, niestety. Może jeszcze wracając do tematu Gromu, to tak wchodząc jeszcze do lat 90. Mhm. A co
Jeżeli pojawiłaby się pomysł, żeby Grom mógł też działać na terenie Polski, i tak jak to było w latach 90., to jaką by miał Pan opinię? To jest dobry pomysł, to jest dobra idea. Prawda tego wszystkiego jest taka, że myślę, że Grom, to jest ta dyskusja trochę też i w wojsku, i nie tylko w wojsku, jak rozmowa o wyższości świąt Bożego Narodzenia, świętami Wielkiej Nocy i odwrotnie, bo zgodnie z konstytucją wojsko nie może działać na terenie kraju, Grom nie może działać na terenie kraju, my cały czas musieliśmy mieć gotowość i Groma, gotowości sekcję, czy tam określoną grupę ludzi do działania na wypadek zagrożeń w kraju, chociaż nie mogło działać. Także to jest taki kompletny, nikt tego nie potrafi ocenić. Grom w tej chwili jest używany jako, ma w tym systemie zabezpieczenia Euro 2012, chociaż też nie wiem, na jakiej podstawie ma działać. Jest jakieś rozporządzenie, które reguluje bardzo nie do końca jasno określając, kto i kim kieruje i dowodzi w przypadku incydentu. Jest to strasznie pomieszane. Zgodnie z konstytucją mówi się, że wojsko w czasie pokoju nie może być użyte w kraju. Uważam, że powinno być użyte. To trochę wybrałem się o to przykład Brytyjczyków. U nich SAS może działać na terenie kraju, działa na terenie kraju. I uważam, że Polski nie stać na to, żeby nie korzystać z tego typu potencjału. Tylko jasno określić kompetencje, jasno określić podział, no, bo to też jest trochę dublowanie pewnych kompetencji z policją chociażby. Czy nas stać na to, żeby utrzymywać, nie wiem, ABW ma działania turystyczne, BOA ma działania turystyczne, wojna między BOA a ABW jest również znana, kto tak naprawdę za zwalczanie terroryzmu w Polsce, tego jeszcze dochodzi Grom, który może, ale nie może działać, ale ma być w gotowości do działania. Nie może działać, ale jest w systemie bezpieczeństwa na Euro 2012. Wypadałoby, żeby ktoś rzeczywiście jakąś podjął inicjatywę i dlatego stąd ja, jakoś tak starając się przekonać do tego projektu Narodowej Jednostki Specjalnych, myślałem o tym, żeby zmienić tak przepisy, żeby ta jednostka mogła funkcjonować i działać w kraju, bo tego jest. No. Tak naprawdę na dzisiaj ja myślę, że mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że gdyby rzeczywiście zdarzył się incydent, na przykład na lotnisku w Okęcie, typu ktoś Boeinga 767 przejął, no to nie ma nikogo przygotowanego do tego, żeby taki samolot próbować odbijać, nie ma żadnych. Policja nie ma tym ludzi i takich umiejętności do końca. A współpracują Grom, w zależności od tego, ilu jest na wyjeździe, ilu jest i jak często, bo ćwiczymy cały czas gdzieś tam na tych samolotach, ma duże doświadczenie, jeśli chodzi o treningi w tym zakresie, ale mógłby działać razem z policją, łączyć te swoje umiejętności i być do tego typu wykorzystywany. Można by to, ja myślę na to, żeby można było podzielić w ten obszar, czy to zagrożenie w Polsce i powiedzieć sobie, że na przykład, nie wiem, Grom odpowiada za bezpieczeństwo, nie wiem, za działania w samolotach i ma do tego otrzymywać tam 45 ludzi, cały czas w gotowości, a policja ma odpowiada, nie wiem, zawodniki rządowe, do tego ma być w gotowości cały czas 120 ludzi, ktoś jeszcze inny za działanie na morzu, a tak wszyscy się przychodzą do wszystkiego. To też było, Grom nie mógł działać w kraju, a też między innymi było moim powodem doczekań, po co zakupiono tyle sprzętu w Gromie, chociażby pirotechnicznego, że policja nie miała tego sprzętu. I to w Gromie stoi nieużywane do niczego, bo tego się nie da użyć w Afganistanie, bo to są roboty typowo policyjne i nie wiem, po co to stoi, ogromne pieniądze wydane. I ja naprawdę tak myślałem, żeby co oddam to policjantom, to też nie chodzi o to, żeby to, bo chodzi o to, żeby stworzyć system, a nie komuś coś darować, bo to też gdzieś wleci w powietrze, tego nie będzie. Stwórzmy system, ten cały sprzęt mógłby być używany przez policję, tylko trzeba było jasno podzielić kompetencje i współpracować. Także no, Grom nie może działać w kraju, ale cały czas w gotowości musi utrzymywać grupę do działania w kraju. Na czym polega wyższość wyszkolenia żołnierzy Gromu przy ewentualnych operacjach w kraju nad policjantami jednostek antyterrorystycznych? Chociażby ilość. Nas jest więcej. Tam. Odbyliśmy tam ogromną ilość treningów z Amerykanami, z Brytyjczykami na samolotach. W tej chwili już tej policji jest więcej, oni też dużo ćwiczyli, ale był taki moment, że naprawdę te działania... Teraz BOA policyjne ćwiczy na samolotach, już są na pewno obydwu ludzi starczyło i podział w kompetencjach z ABW. Natomiast w latach 90. myślę, że nie było nikogo, czy na przykład w 2000 nie było nikogo innego, kto mógłby taką operację przeprowadzić oprócz domu na pewno. A ABW w tej chwili utrzymuje jakiekolwiek swoje jednostki z tyłu policyjnych antyterrorystów? ABW? Tak. To ma jakąś nazwę?
jest chyba tak zwana piątka. Ja chciałem zapytać jeszcze o ten reportaż, który był ostatnio w TVN-ie, Kitela i Jabrzyka, czy pan go widział? Tak. I czy to jest rzetelny materiał? Tak. No właśnie, bo tam jedną z głównych szpars charakterów tego materiału jest taki stosunkowo młody pułkownik. To przeczy trochę temu, co pan wcześniej mówił, że tutaj, znaczy nie mówię o panu, tylko jednym z gości, który zadawał pytania, że te układy jeszcze ze poprzedniej epoki grają rolę, znaczy może grają, ale ten pułkownik, który tam chyba najwięcej przekrętów robił przy zaopatrzeniu, to wygląda, że to był człowiek, który większość swojej kariery zrobił już po 89 roku, a być może całą. Ja oglądając ten materiał zadawałem sobie dwa pytania, które chciałbym teraz panu zadać. Po pierwsze, czy tam były w ogóle jakiekolwiek procedury kontrolne? No bo rozumiemy, że ze względu na specjalne znaczenie jednostki GROM księgowość nie może być publikowana w internecie i poddawana sądowi opinii publicznej. Ale to wygląda trochę tak, jakby do tej księgowości nikt nie zaglądał, poza tym pułkownikiem i być może jego zwierzchnikiem, który tolerował jego malwersacje. I drugie pytanie, czy pan jako osoba, która trochę doporządkowała, stworzył jakieś nowe procedury kontrolne, wewnętrzne, które uniemożliwią w przyszłości powstanie takich patologii? Żeby ktoś po prostu, kto zajmie ten stołek po tym pułkowniku, który tam na dzień przed postawieniem zarzutów odszedł na wysoką emeryturę, znaczy, żeby po prostu ta pokusa nie działała na następne osoby i żeby trochę utrudnić tego typu malwersacje. Tak, ten pułkownik, rzeczywiście z jednostki się ja go pozbyłem. Dlaczego tak się stało? Czy nie dało się go pozbyć jakoś karnie, żeby nie miał tego prawa do wysokiej emerytury? No właśnie, ten, który go promował, już co prawda już nie jesteśmy przyjaciółmi po tym programie, bo zadeklarował się jako nieprzyjaciel, ale zacznę od początku, jak to się stało. To było trochę tak, że są procedury kontrolne na pewno. Widać, że nie zdały egzaminu i widać, że są kulawy. Jest departament kontroli, który przyjeżdżał do kontroli, bo niczego nie i twierdził, że wszystko jest dobrze. Czasami może się to zgadzać w papierach. W papierach się zgadzało, tylko że nie zgadzało się w rzeczywistości. Ja powiem zupełnie tak, jakby oni tam kupowali dobry sprzęt. Rzeczywiście, taki sprzęt, który potrzebny był ludziom, który był, jak tam by ktoś dostał od tej firmy wycieczkę, ja bym zabrali, nie wiem, to bym powiedział, okej, kupiłeś dobry sprzęt, trudno, nie zarabia się w tym wojsku, tak jak w biznesie, w porządku, ale ja coś kupuję byle co, coś do niczego niepotrzebne, jeszcze na tym, jeszcze bierze łapówy, a kupuję tylko i wyłącznie po to, żeby, żeby sobie zarobić na lewo, no to jest dla mnie myślenie, dlaczego tak się stało. Dlatego myślę, że ogromu ile jak byliśmy w MSW i później przyszliśmy na początku do wojska, rzeczywiście to była to prasa, że to byli tacy pasjonaci, ten budżet nigdy nie był duży. Zawsze trzeba było walczyć o pieniądze, szczególnie w MSW i ja, w MSW nigdy nie było bogate, więc tych pieniędzy nie było tak strasznie dużo. W przejściu na MON-u się okazało, że no po pierwsze MON chciał pokazać, że się zaopiekuje tym dobrze. I co się okazało? Grom jako jedna jednostka miał możliwość realizacji budżetu, znaczy pieniędzy. Jak wpadła ekipa, tam zresztą to powiedziałem w tym programie, także powtórzę to jeszcze raz, ta, którą przyszła jak przyszedł Polko do jednostki, to trochę tak jak człowiek, nie wiem, z małego miasteczka nagle wpadł do Warszawy, dostał dobrze płatną pracę i zwariował kompletnie. Dowiedziałem się, że wszystko można, a świat nam nie należy. Ma 300 milionów budżetu do wydania, więc można robić to, co chce. Przyjeżdżają firmy, które chcą się umawiać, nagle oni się okazali, że są panami świata. No, mogą, firmy ich zapraszają na kolacje, na obiadki, spotykamy się. Okej, gdyby te pieniądze były wydawane tak, jak potrzeba, to rozumiem. Ale jak teraz znajduję rzeczywiście w magazynie buty o rozmiarze takim, że na dziecko w pierwszej klasie szkoły podstawowej może by pasowały, albo takie, żeby założyć może koszykarz NBA, a ilość żołnierzy w jednostce jest policzalna i każdego można zmierzyć, zważyć i numer buta mieć zapisany na kartce.
to jest dla mnie ewidentne czyszczenie komuś magazynów. Jeżeli ktoś kupuje drogą bieliznę, jakąś taką antypotną w rozmiarach takich, że na, nie wiem, w najlepszych latach Puzianowski, jak ważył 140 kg, dla niego było za dużo jeszcze, gdzie większość ludzi w jednostce jest waszego pokroju, no to jest dla mnie czyszczenie magazynów komuś. Jak ktoś będzie mówił, że to było ok, to nie było ok. Jeżeli ja robię w kontrolę w tym magazynie, ja słyszałem o tym, ten kucharzyk, jak ja byłem, tam też chodziło o tą jego gwiazdę Iraku, którą dostał. Ja nie był nigdy w Iraku, jestem przekonany, że nigdy nie był, nawet nie postawił nogi tam w Iraku. W 2003 roku pojechał. Czy dostał ostatecznie to oznaczenie? Nie wiem, czy dostał, czy nie. To jest w ogóle samo to oznaczenie, to jest taką trochę parodią oznaczenia tak naprawdę. Dla mnie, bo system gwiazda Iraku i Afganistanu to jest coś, co jest nadawane jakby z automatu. Warunkiem jest jeden dzień nienagannej służby. Nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Ja tego nie dostałem na przykład gdzieś tam, bo nie dlatego, że mnie ktoś nie lubił, tylko że dlatego, że pewnie jeśli pokaże, dostaje to i tam. Zazwyczaj prezydent to podpisuje, to jest zawsze zazwyczaj parę lat do tyłu jest, bo to są dwie zmiany w roku, to są tysiące żołnierzy, to trzeba przerobić papiery. Tam się dziwi, to cała, nie wiem, chyba struktura organizacyjna, która się po tym zajmuje, jeden dzień nienaganej służby. Co to jest? Znaczy, że ktoś, kto przeleżał sobie w Afganistanie 6 miesięcy, nic nie robił, dostaje gwiazdę Iraku, a ktoś, kto pojechał i pierwszego dnia patrolu mu rywa nogę, nie dostaje, bo jest to nie załapał się na cały dzień. Kompletna bzdura i bez znaczenia. A jeszcze jak dostaje taki człowiek, który w ogóle nie postawił nogi w Iraku, jak kucharzyk, bo był tam ze mną jeszcze na początku, pamiętam, w 2003 roku, przed rozpoczęciem działań wojennych, zaczęły się alarmy bojowe w Kuwejcie, że to już nie ma ćwiczebnych, tylko jak ktoś będzie syreny zawyją, to już trzeba może tam Saddam wysłał jakąś rakietę, mówił, że będzie broń chemiczna, to krzyczał, że nie chce umierać i wracał samolotem cywilnym do Polski, jeszcze wtedy jako chorążył. I potem zrobił momentalnie karierę, pokończył wszystkie szkoły, został, jak ja przyszedłem, to już był majorem. Jak myślałem do wojska i robił, wpiął się w karierze w jednostce, w pionie logistycznym momentalnie, co roku po dwa samochody zmieniał. Stworzył taki system tamten. Najbardziej mnie zastanowiło to, bo powiem, że stworzył taki system, który ludzie uwierzyli w to, że to jest nietykalne, że nie, niemożliwe jest to, żeby cokolwiek mogło mnie spotkać, bo przyjeżdżały kontrole właśnie. Ale tam panowie sobie gdzieś pewnie na boku wypili buteleczkę, pogadali, przyszliśmy papiery, wszystko grano. Kupiliśmy 100 par butów, co z tego, że w rozmiarach takich, które są niepotrzebne, ale kupiliśmy, to się je wybrakuje. Był taki jeden z motywów, który zresztą bada żandarmeria i prokuratura, gdzie była na pewnym etapie w jednostce kompania ochrony. Żołnierze służby to nie byli częścią gromu, tylko ochroni, jak nie było jeszcze firmy prywatnej, to byli żołnierze, którzy tą jednostkę ochraniali na wartach. Się okazało, że tam 3/4 sprzętu wisiał na ich etacie. Oni nigdy tego na oczy nie widzieli nawet. Oni okazało się, że mieli po 20 par butów i innych rzeczy, których nikt na oczy nie widzieli. I to po paru miesiącach było wybrakowane, bo było następne. Ogromne. Ja postanowiłem, posłyszałem dużo plotek, pomówień, więc sprawdźmy, zrobiłem piątek, przyszedłem do pracy w jeden piątek, mówię, dobrze, robimy kontrolę w magazynie mundurowym. Powołałem komisję, zamknęliśmy magazyn, zaplombowaliśmy magazyn i mówimy od poniedziałku, zaczynamy liczyć. I zrobiła się panika. Tego samego dnia w piątek o godzinie 19 wjechał transport chyba 100 goreteksów po, nie wiem, około 2000 za sztukę, czy 2500 za sztukę, za które już zapłaciliśmy 3 miesiące temu. Że nigdy się tak nie pojawiły w jednostce. Próbowano to dorzucić, no i braki wyszły ogromne. Niesamowite, więc ja wiedziałem, że to jest, proszę tak powiem, poza moim. A przyjechała kontrola z Departamentu Kontroli, mi wyszły braki na 4 miliony w jednym magazynie tylko, ale kontrola z Departamentu Kontroli MONT stwierdziła, że to nie, no, jest tam drobne nieprawidłowości na parę tysięcy, w ogóle nie ma się czym zajmować, klepnęli, że wszystko jest ok. A ja złożyłem doniesienie do prokuratury i potem się zaczęło troszeczkę problemy robić, bo się okazało, że na prokuratura się zainteresowała. Ten właśnie pan Artur K. dostał zarzuty, a zanim dostał zarzuty jeszcze, ja się go pozbyłem z jednostki, ale on poszedł i znalazł sobie pracę w Zarządzie Transportu i Ruchu Wojsk i jeszcze awansował na podpułkownika i odszedł dzień przed postawieniem zarzutów, tak, a potem dostał zarzuty. W tej chwili, nie wiem, słyszałem, że już mu tam do 10 lat już nawet.
A proszę powiedzieć coś o tym jego promotorze, ten generał Hałas, Hałasiński, dobrze pamiętam, coś takiego? Nie? Źle. Kłos? Jeszcze tak. Bliżej, ale nie chcę, bo mnie roz... Ale występowała taka postać w tym reportażu, tak? I wygląda na to, że żeby doszło człowiek, który ciągnął go w górę i zapewniał mu protekcję. I nie będzie miał żadnych zarzutów, bo sam do niczego ręki nie przykłada. To był ten pan, którego tam biegł w Lipnie po ręce, dziennikarze łapali. Pewnie eksponowana funkcja jeszcze przez kolejne lata będzie pełnił w sztabie generalnym czy gdzieś. Szef Inspektoratu Wsparcia z ogromnym budżetem. Bardzo szybko, też bardzo szybko awansował, bo nawet wydaje mi się, że w jednym roku dwie gwiazdki generalskie. Jeszcze się zapytam, bo tak do końca pan nie odpowiedział na moje pytanie, czy stworzył pan jakąś... Tak, o właśnie, to jest dobre. Ja stworzyłem, bo ja, dlaczego, co mi się nie podobało, że właśnie pierwsze, logistyka kupowała sprzęt, nie konsultując tego, czy logistyka wiedziała, co jest potrzebne zespołom bojowym. Kupowali co chcieli, kupowali samochody, które do niczego nie były potrzebne. Jak ja zapytałem się, to dlaczego kupiliśmy w takiej konfiguracji samochody? No to logistyka, tak, bo zespoły bojowe chciały takie. Pytam się zespoły, kto takie chciał? No nie, no takie nam kupili, postawili, takie mieliśmy. Ja stworzyłem taki regulamin zakupów, gdzie została stworzona taka grupa, która do opiniowania, trochę jakby obchodząc przepisy, bo nie wolno nam jest opiniować sprzętu jako takiego i testować, nie wolno nam jest testować w wojsku sprzętu, więc powołałem grupę do opiniowania sprzętu, czyli żebyśmy, i tam był przedstawiciel zespołu bojowych, najbardziej doświadczeni żołnierze, jako tym kierowali, plus do grupy byli zawsze dobierani ludzie, jak kupowaliśmy sprzęt łączności, to był dobierany łącznościowiec, jak kupowaliśmy, nie wiem, uzbrojenie, to ktoś z uzbrojenia i ta grupa miała na celu to, żeby taki sprzęt, który jak wiadomo, że obowiązują zamówienia publiczne, kupujemy, chcemy kupić, nie wiem, karabinek, no to bierzemy 5 tych karabinek różnych i ta grupa je miała zaopiniować. Czyli używali je, testowali przez, nie wiem, tydzień, dwa, tam były, do każdego rodzaju sprzętu były stworzone procedury, gdzie go trzeba testować. Czyli kupujemy, nie wiem, buty, to mają być sprawdzone w takich warunkach, w takich, nie wiem, deszcz, w lesie. I każdy pisał o tym opinię, co na temat tego sprzętu sądzi. I to było na podstawie tej opinii, jak robiliśmy, nie wiem, przygotowaliśmy specyfikacje, to się pisało, jakie ma wymogi spełniać, nie mówiąc o tym, żeby łamać ustawę i wskazywać konkretny sprzęt, ale sprawdzaliśmy to, czy po pierwsze końcowy użytkownik decydował o tym, co chce, a nie tak, że końcowy użytkownik dowiadywał się o tym, co otrzymał, co zostało kupione. Jednym z zarzutów, które mi postawiono, bo tam jest też jestem, że tak powiem, działaniu po wejściu CBA do jednostki, w jednym z przetargów jestem również wymieniony jako ten, który popełnił nieprawidłowość, to było taka, że zanulowałem pewien przetarg za samochody, trochę niezgodnie z prawem zamówień publicznych, na takie Toyoty, które zostały właśnie tak skonfigurowane, że samochód, który kosztował, normalnie na rynku kosztuje powiedzmy 90 tysięcy, zrobiono samochód, za który kupowaliśmy za 380 tysięcy, tylko i wyłącznie po to, bo naładowano nam sprzętu tyle, że ten samochód nie był w stanie nawet jeździć już. I też nie wiadomo było, bo dlaczego kupiliśmy w takiej konfiguracji. Mieliśmy kupić następne 10 tego typu samochodów i ja to po prostu nie pisałem tego jakimś cudem. Gdzieś rzuciło mi się to do końca, że to już... A już było po negocjacjach, zgodnie z prawem zamówień publicznych. Negocjacje nastąpiły, które mieliśmy kupić, więc przyjechał mi tam pan prezes tej firmy i mówi, że niestety, ale zgodnie z prawem, to mnie będzie chciał oskarżyć o to, że łamie ustawę o zamówieniach publicznych, bo wygrał ten przetarg. Już teraz powiedziałem, że pójdziemy do sądu i ja wszystkie te samochody, które bym dostarczył, wezmę ekspertów, którzy będą oceniać zasadność tego wszystkiego. Tam było wzajemnie wyprzedzające się rzeczy. Tam ten samochód wyglądał po prostu tragicznie. No, tam powstane było wszystko, co można było wsadzić, żeby to kosztowało drogo. No i de facto anulowałem ten przetarg. Zamiast tego kupiliśmy dwa razy więcej samochodów potrzebnych, takich, które są wykorzystywane do dzisiaj, a tamte gdzieś tam się pozbywa. No i ja, także powstał regulamin, powstały procedury takie, które mają gwarantować to, że to końcowy użytkownik decyduje o tym, jakiego rodzaju sprzęt jest, jest mu kupowany, a nie jakiś Artur K., który kupuje coś, co jemu się kalkuluje i opłaca i ja to jeszcze przepłacam. No.
Czy można tu mówić jakieś zaniedbania ze strony generała Polki, że, myślę, że pozwolił na to, żeby taka procedura się rozwinęła? No zawsze na końcu odpowiedzialny jest dowódca, ale ja jestem daleko od tego, żeby powiedzieć, że on nie wiem, brał w tym udział, widział. No naprawdę dowódca dostaje tam ogromną ilość. Musi, jego jest winą taką, że to jest zawsze rolą każdego dowódcy jest sprawienie sobie zespołu. Nie, ja nie wyobrażam sobie dowódcy jednostki, który ja się nie znałem na tych przetargach. Ja nie znałem się na tym, na każdym uzbrojeniu, tylko jest postawa, żeby stworzyć sobie taki zespół, na którym można zaufać i polegać na tym, że będą działać zgodnie z prawem, a nie robić jakieś przekręty. To nie daleko jestem od tego, żeby powiedzieć, że on brał w tym udział, ale no, na pewno to by ludzie, którzy przyszli z nim. Wracając, bo tutaj była wspomniana sprawa gwiazdy Afganistanu i gwiazdy Iraku. Tak. A czy pan uważa, że odznaczy? No bo jednak jest taka luka, że my nie jesteśmy w stanie wojny, a jednak jeździmy na misje bojowe. Czy uważa pan, że powinny być odznaczenia wojenne przyznawane dla weteranów, tych, którzy na serio tam walczyli? Nie wiem, bo to jest dobre pytanie, jeżeli chodzi chociażby o pewne ordery, czy jak Virtuti Militaris, takim przykładem, który albo musimy wywołać wojnę, albo naturalnie zaginie. Trzeba będzie jakoś powiedzieć wojnę przynajmniej na jeden dzień komu. Bo de facto, zgodnie z procedurami, kapituła umrze. Ale... Tak, i ten order przejdzie do historii, no i trzeba coś prowokować. Konflikt jest taka platforma, mówię, że w Wielkiej Brytanii stara platforma wierzchnicza, która głosiła niepodległość. O! Nie Monako, lepiej na prawie. Ja mieli kolonię w końcu. A ja mam inne pytanie. Czy mógłby pan tak króciutko powiedzieć, jakie były największe militarne sukcesy Gromu? I czy były straty, znaczy czy żołnierze Gromu ginęli? No to powiem w ten sposób. Największym sukcesem jest to, że żaden żołnierz Gromu nie zginął na podczas operacji. Byli ranni, są ranni, ale żaden żołnierz Gromu nie zginął w czasie operacji. Wszystkie przypadki, znaczy nie liczę tych dwóch chłopaków, którzy zginęli w Iraku, ale już oni byli już cywilami, oni odeszli z wojska, ale no, to można powiedzieć, że podczas operacji już nie zaczęli się pracować. Ale w każdym razie nikt z żołnierzy Gromu podczas operacji nie zginął. Rannych było kilku. Natomiast podczas ćwiczeń tak. No, ostatnio mieliśmy, w zeszłym tygodniu byłem na pogrzebie kolegi, który na nurkowaniu zmarł. Nie wiem, co jeszcze do końca było przyczyną, czy wada sprzętu, czy błąd, czy cokolwiek innego, ale mieliśmy kilka przypadków śmiertelnych podczas ćwiczeń. Ale nigdy na żadnej operacji. I to jest największym sukcesem chyba. Z sukcesów takich w Afganistanie te operacje bicia zakładników, tam naprawdę dużo operacji zrobili nasi ludzie. W Iraku polowanie na przedstawicieli tego reżimu Saddama, paru żeśmy tam z jakiejś tej talii kart gdzieś złapali. A jakimś takim, jakbym miał jeden mniej spektakularny system, sukces? Nie wiem. Jakiś tu. Myślę, że to jest największym to jednak, że nigdy żaden nie zginął oprócz tych rannych paru. Podczas szkoleń jest sporo kontuzji. Ale to chyba ma polegać, że jednak coś tam się idzie, z tym więcej krwi na szkoleniu, tym więcej, tym mniej trupów w boju i to się nam sprawdziło. No, szczęście jakieś dopisuje tam, ci ludzie byli parę razy na krawędzi, jedną taką mam powiem, operację, gdzie mi się zjeżyły włosy wszędzie i to szczęście zadziałało super. No i doświadczenie również w Afganistanie, to było jakiś czas temu. No, taką operację mieli nasi ludzie właśnie podczas jedną z takich operacji, szukali cały czas tych zakładników, którzy byli gdzieś na przestrzeni swojego informatora, który ich tam gdzieś naprowadzał, no wszystko się dzieje na podstawie informatorów i tego typu. No i gdzieś tam przekazywał, że otrzymają ich tu, to było tych policjanci afgańscy, z tego co pamiętam chyba.
że tam mieli być straceni. No i oni gdzieś tam nasi byli zawsze ten pół kroku za późno gdzieś tam. No i raz już dostali informację od tego swojego informatora, miałem, są tu, tylko powiedział, miejsce i będą mnie powiedzmy gdzieś, nie wiem, o 12 mają mi tam głowy poobcinać. Także moment dwoją by niego wylądowali, nie, tylko on nie mógł być z nimi, wylądowali on przez telefon z nimi, ale ustawili się, że to było w dzień, co było w ogóle wyjątkowo, no nigdy się nie robi operacji w dzień, tam prawie nigdy, no, zawsze też jest to w nocy, no tu chodziło o czas. Ustawili się już w tym obiekcie wszyscy, a ten cały czas do nich dzwonił, do źródła się pytało, bawniało, czy już są na miejscu. Tak, no, coś jest dziwnego, dlaczego dzwoni co chwilę, tak, jesteśmy na miejscu. Weszli do środka, okazało się, że jest pusto, nic nie ma, nikogo nie ma i tak się rozglądają. Jeden zobaczył kable przysypane nie do końca, tylko krzyknął, używając języka wojskowego, żeby uciekać stamtąd. I w tym momencie, jak zdążyli wybiec właściwie za bumi, to cały ten obiekt został wysadzony w powietrze. Także tam jakieś drobne obrażenia, ale okazało się, że to źródło zostało przejęte przez talibów. Wiedzieli, że przejęli. I parę dni później został znaleziony tam, poprzypalany, pocięty, także musieli go trzymać na telefonie i miał ich doprowadzić. Także tam były sekundy od tego, żeby, nie wiem, z 10 w jednym miejscu poszło do piachu. Że tego typu rzeczy tam się zdarzają, także tam trzeba... Poza tym, no mówię, praca też z informatorami to jest zupełnie inna ideologia, inna mentalność tych ludzi. Dla nich to nie jest jakimś tam, dla nich praca, czy dzisiaj pracuje dla mnie, to pracuje dla kogoś innego, to jest kwestia pieniędzy i jak ktoś przechodzi na drugą stronę, to nie jest kwestia, że traci honor, to jest kwestia ich mentalności, mam zupełnie inną mentalność, tradycję, to jest trudne z nimi tam. Także mieli parę ciekawych tych operacji, chłopaki z tego co mówili, te odbicia zakładników były najciekawsze, bo jednak jak się gdzieś tam komuś zdjęło z głowy łańcuch i worek i no to mieli na przykład też takie pomysły, chociażby przygotowują takie zasadzki, tak? Trzeba mieć informacje. Myśmy też przy odbiciu zakładnika amerykańskiego żołnierza wtedy dostali pewny cynk nagle, że tu jest trzymany. Źródło powiedziało, że widział, jak talibowie uwieźli go po wiosce w worku, w mundurze amerykańskim, czy spodnie widzieli. To jest to. Okazało się, że to był... przed samym wejściem właściwie rozpoczęciem akcji dostali informację, że to jest podpucha, to był zamachowy samobójca, włożony specjalnie, obrzepiony materiałem wybuchowym i workiem, tak żeby wpadli do środka, oczywiście w mundurze amerykańskim, podlecieli do niego, w tym czasie miał się wysadzić. Że tego typu zagrożenia tam krążą. Także mówiąc o tym, jak wojsko ma ćwiczyć, jak się ma, dlaczego się przygotować. No, dlatego ćwiczy i przygotuje się pod kątem Afganistanu, bo tam jest zupełnie innego rodzaju zagrożenia, nie ma tego wroga, tego przeciwnika. Jak tam działać? Ja nie chcę oceniać źle, że nasz kontynent wojskowy jako cały tam działa źle, że nikt tam za wiele osiągnął. Pewnie można wiele rzeczy zmienić, ale też patrząc tak realnie, no ja tam w tych krosomakach, chłopaki, i taka loteria, trochę jak stolotka. Przejedzie czy nie, no, czy tamten wyjdzie z tej chałupy, dwa kable złączy i pójdzie z powrotem. Dwie tony materiału wybuchowego już tam podkładają takie, tam nie ma w tej chwili pancerza, który by obronił. No, krosomaki czy te, jak się nazywają, te amerykańskie, MRAPy potrafią 20 metrów w powietrzu lecieć, no to sobie wyobraźcie, co się dzieje z takimi żołnierzami w środku, w tym samochodzie. Tym MRAP-ie, który waży, nie wiem, 30 ton, 20 i leci w powietrze 20 metrów, to tam w środku jest tatar. Są jeszcze pytania? Jeszcze chciałem się zapytać, bo tak, pan stwierdził, że na podstawie jednostki z Wysokiej, że jest bardzo niski poziom kadrowy, tak? Uzupełnienie. Czy wy też macie taki sam problem, czy jest, u was jest obsadzona? Jest problem z ludźmi, jest problem z naborem, tak? Trzeba przyznać, jest... Nie ma zbyt wielu chętnych. Zawsze pozostaje pytanie...
ja jestem przeciwnikiem obniżania standardów. Standardy trzeba utrzymywać. Jest problem w ukompletowaniu jednostek GROM duży, przyznam szczerze. Duży jest w tej chwili w związku z tym zmianami różnymi przepisów emerytalnych, które de facto pewnie niezbędnymi, koniecznymi, ale to taki okres jest nie tylko w GROMie, ale w całym wojsku, we wszystkich służbach dużej rotacji. Sporo ludzi odchodzi, w policji i to doświadczonych takich, którzy gdzieś tam się czegoś obronią. Jest z naborem, jest problem. Myślę, że w wojsku, jak taka brygada wesołej miała, powiedzmy, nie wiem, 1000 żołnierzy wcześniej, nagle jednego dnia zostało przynajmniej pobór, no połowę jest mniej, no nie da się uzupełnić tego w ciągu paru miesięcy. Wojsko też nie, to na pewno kryzys jest jakimś czynnikiem pozytywnym dla wojska, w sensie, bo to jest jakaś gwarancja stałych dochodów dla ludzi, ale jak to było zauważane nawet na GROMu czy w ogóle wojska, jeżeli się, nie wiem, rynek pracy staje się konkurencyjny, jest coraz więcej, ma lepsze oferty dla ludzi, to każdy nie potrzebuje tego wojska też. A czy akurat w tych zmianach emerytalnych w jakiś sposób Pan nie widzi też szansy, że ci starzy jeszcze z przyszłością tak PRL-owską oficerowi odejdą, dzięki temu będzie możliwość działania dla osób młodych, szybszego przebicia się, prawda? Gdy do tej pory te osoby by miały, jako powiedzmy, podchorąży zablokowaną drogę awansu, bo mamy już tam tych oficerów, to teraz będzie miał możliwość, jeżeli będzie dobry, tak, czy pójścia w górę, przy czym gdy te osoby dalej pracowały, bo jeszcze i tak się załapią na te emerytury, to bym miał zablokowane, prawda? Myślę, że ten efekt chwilowy będzie zupełnie odwrotny. Ci starzy zostaną, bo nie mają nic do stracenia. Mm-hmm. Mogą sobie dłużej pracować po prostu i tak, mają już wszystko. A tu zadziała taki czynnik ludzki, który nie chce oceniać, czy to jest dobry. Czyli nie każdy sobie myśli, okej, nie chcę oceniać, czy 15 lat, znaczy mogę ocenić, że 15 lat służby, które daje możliwość dać na emeryturę, to za szybko troszeczkę. Więc wszyscy ci, którzy będą taką możliwość mieli i bali się, że tą stracą, to myślę, że właśnie ci będą odchodzić. Dobra, wolę mieć to, co mam pewne, niż ja nie wiem, czy dopracuję do 55 roku życia, a jak ma 35 i może odejść, to odejdzie w wieku 35 lat. Myślę, że będzie, pierwszy efekt będzie zupełnie odwrotny od tego, czyli odejdą ci młodzi, a ci starzy dostaną, bo to właściwie to mam szansę mieć 80% emerytury, a nie 75%, bo popracuję sobie jeszcze 2-3 lata, bo mi brakuje tyle do 55%. Także oni nie mają takiej konieczności, żeby odchodzić, bo nie mają niewiele do stracenia tam. Ci młodsi mają więcej do stracenia. To za jakiś tam czas się wyrówna pewnie, ale pewnie też wojsko będzie musiało stworzyć bardziej konkurencyjne oferty dla młodych ludzi. Jeszcze jakieś pytania? No to ja może jeszcze jedno, tak też Pan wspomniał w którymś momencie, że wojsko generalnie, wojsko lądowe, tak, bo one brały udział w najwięcej. Irak, one bardzo poszły do przodu w momencie wstąpienia, tak, bo mieli jakiś kontakt tak, z przeciwnikiem, prawda, też na żywo to coś szkolili się. Czy w przypadku GROMu też Pan zaobserwował takie znaczne pójście do przodu jednostki, czy tutaj nie było aż takiego dużego skokowego wzrostu jakości? No na pewno się też, bo tak naprawdę tak większość operacji bojowych, nie ma co ukrywać, że tak się na Haiti była jakaś straszna operacja bojowa, to bardziej zależy do wyjazdu integracyjnego, ale czy Bałkany, ale Irak, Afganistan, no to było ogromna ilość operacji. No w Iraku to właściwie co noc tam się, co noc była operacja. Każdy ludzi tam dobrał ogromnego doświadczenia. No, tylko człowiek się uczy na takich rzeczach, tylko i wyłącznie doświadczenie. Można testować sobie, nie wiadomo, wymyślać sytuację samemu podczas szkolenia, ale to, co wymyśli realna rzeczywistość, jest zupełnie inne. No, to na pewno był dla nas również ogromny skutek doświadczenia, zweryfikowania tego, co robiliśmy do tej pory, czy jak to się sprawdza, wyciągania wniosków, to, żeśmy też stworzyli w jednostce właśnie wyciąganie wniosków, czyli taki lesson learned program, który jest podstawą do tego, żeby się zmieniać. Bo z każdego sukcesu i porażki trzeba wyciągnąć wnioski po to, żeby to przekładać, a nie przekazywać je innym, spisywać, opisywać. To mi się bardzo podobało Amerykanów. Jak ja byłem przez jakiś czas oficerem wojskowym w 2002 roku w dowództwie operacji specjalnych w Stanach, czytałem ogromne materiały na temat doświadczeń
Rosjan w Afganistanie, na przykład, którzy z których korzystali Amerykanie przed wejściem do Afganistanu. Tam były całe opracowania. Jak historię czytałem tam, mieli żołnierze radzieccy wtedy w Afganistanie, niesamowite. Amerykanie to mają bardzo rozwinięte. U nas dopiero się to wchodzi, zaczyna się rozwijać, ale to jest. W Romie też to jest ważny element. Także na pewno dzięki temu też zrobiliśmy duży krok pod kątem zdolności operacyjnych, żeśmy pracowali też tak naprawdę na bieżąco, na żywo z Amerykanami. Byliśmy w związku z tym, że szkoleni przez nich, czy z nimi się szkoliliśmy, czy mentalnie i strukturalnie byliśmy bliżej nich niż naszego wojska zawsze. Także pod tym względem było nam zawsze łatwiej. No gorzej, może się było tu dopasować, ale to był też skok do przodu. Myślę, że już w tym momencie będziemy kończyć, także chyba, że jeszcze... Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.